Zacznę. Ignacy Dudkiewicza z redaktora Kontaktu. Zuzanna Radzik, publicystkę, autorkę między innymi Kościoła Kobiet. Doktora publikowanego Rafał Lentokę, który też ostatnio wydał właśnie książkę o chrześcijaństwie w zakresie społecznym. Karol Teczka, redaktor Domu i Agnieszka Dąbrowska ze wspólnoty Saint-Gido. I może tak zacznijmy ogólnie właśnie od chrześcijaństwa zaangażowanego społecznie. Może coś tak bardziej radykalnie, dlatego że wydaje się, że jeżeli powiemy, że czy chrześcijanin, nie wiem, może się angażować społecznie, czy to jest coś takiego, taki truizm pewien. I może powinniśmy się zadać pytanie, czy to należy do jakiegoś takiego, czy to jest wpisane chrześcijaństwo, czy to jest obowiązek katolika, właśnie angażować się społecznie, pomagać ubogim, a nie tylko po prostu jakieś takie bardzo różne zalecenia. Nie wiem, może zacznijmy od Agnieszki, z racji tego zaangażowania w konkretne działania tutaj. Czy to jest obowiązek katolika, czy to jest obowiązek chrześcijanina, tak? Bo czy tutaj wszyscy byliśmy w Kościoła katolickiego, aczkolwiek czy to jest też szerszy temat. Czy to jest obowiązek? Dla mnie chrześcijaństwo jako takie jest nakierowane na człowieka, więc jest nakierowane na również na społeczeństwo. Jest to dla mnie jednoznaczne z tym, że absolutnie jakby uważam, że zaangażowanie w takie życie publiczne jest może nie obowiązkiem, aczkolwiek po prostu wypływa jakby z bycia. Jest to taka potrzeba, przynajmniej w moim przypadku, jest to taka potrzeba z racji tego, że jestem po prostu chrześcijanką czy chrześcijanką katoliczka. Oczywiście różnie to wygląda, tak? Aczkolwiek myślę, że to jest jednoznaczne. Słowo obowiązek ma to do siebie, że ono się kojarzy tak dosyć negatywnie. Czy obowiązki to jest coś, co nas spada, trzeba się wywiązywać. Czasami to jest jakieś, mówi się o obowiązkach jako o obciążeniu, no ja bym tak nie myślał. Teraz tak, czy zaangażowanie społeczne, czy działalność publiczna, czy to na rzecz jakichś tam osób wykluczonych, czy też działalność taka, powiedzmy, polityczna, ale w takim sensie szerokim, nie? Jeżeli weźmiemy jakieś tak klasyczne rozumienie polityczności, to wydaje mi się, że z istoty w chrześcijaństwo jest wpisane. Dlaczego tak jest? Znaczy jest tak dlatego, że chrześcijaństwo wiąże się z pewną taką określoną wizją tego, kim jest człowiek, jakie ma zadania, z pojęciem godności osoby ludzkiej. To są rzeczy, które są w chrześcijaństwie istotowo wpisane. I w ramach tej antropologii chrześcijańskiej ważną rzeczą jest to, że człowiek jest pojmowany, to teraz będę mówił tak trochę, nie chcę wchodzić zbyt akademicko, ale trochę będzie. Człowiek jest pojmowany jako byt, który jest relacyjny, nie? Znaczy, że człowiek jest zawsze w relacji. Jest w relacji do Boga Stwórcy, jest w relacji do rzeczywistości stworzenia, do całego świata, a zatem także do przyrody. Jest w relacji do innych ludzi, nie? I to, kim jest człowiek, jest przez ten zbiór rozmaitych relacji kształtowany, nie? Z tym wiąże się może nie obowiązek, ale odpowiedzialność. Że jak ja znajduję się w tej rzeczywistości relacyjnej i są te różne elementy, które tworzą mnie, to ja nie mogę się od niej odłączyć. Nie? Ja nie mogę być skrajnym indywidualistą, który na przykład pracuje tylko dla siebie. Ja zawsze muszę w tym. Ja zawsze w tych relacjach jestem uwikłany, a zatem wszystko, co robię, odnosi się także do tych różnych rejestrów, które wymieniłem.
Stąd no, ze swojej istoty chrześcijaństwo, ta odpowiedzialność za kondycję innych ludzi, za kondycję świata, za kondycję środowiska naturalnego jest wpisana. Ja może powiem tak, i to dość zdecydowanie, i nie próbując tutaj zbyt wiele niuansować, już po pierwsze mi obowiązek jakoś tak negatywnie się nie kojarzy. Uważam, że obowiązki są nierozerwalnie związane z prawami i prawa i obowiązki stanowią pewną diadę, której rozłączyć nie można. Po drugie stwierdzę, że tak, jest to obowiązek, zdecydowanie jest to obowiązek. I w zasadzie katolicka nauka społeczna od początku coś takiego mówi. Mówię, katolicka nauka społeczna, czyli coś, co powstało w wieku XIX, co narodziło się w wieku XIX, nie społeczne nauczanie Kościoła, czy nie społeczne chrześcijańskie nauczanie społeczne, no to jest coś, co istnieje od początku istnienia chrześcijaństwa, od początku istnienia Kościoła. Natomiast w pewnym momencie zaszła potrzeba zbudowania jakiegoś usystematyzowanego zbioru treści i w ten sposób to powstała w XIX wieku katolicka nauka społeczna, która od początku mówiła, że to jest obowiązek. I że to nie jest obowiązek miłości, czy to nie jest obowiązek miłosierdzia tylko i wyłącznie, ale to jest obowiązek sprawiedliwości, tak? Czyli pewne regulacje, nawet prawne, na korzyść warstw jakoś dyskryminowanych, jakoś wykluczonych, jakoś pokrzywdzonych. I że tutaj każdy w zasadzie chrześcijanin ma obowiązek działać w ten czy inny sposób na rzecz tego sprawiedliwego, właśnie bardziej sprawiedliwego ustroju społecznego. A więc ja, tak jak mówię, no powiem, że tak, jest to obowiązek. Nie będziemy z nami spory. To się zgadzam z obowiązkiem i może też od innej strony. To znaczy, pierwsze pytanie to, co to znaczy, że powiedzieć za mnie, że czy musimy się angażować społecznie? To jest bardzo szerokie. I potem każda kolejna osoba w inny sposób do tego odnosiła. I to rzeczywiście można w różny sposób też poczuć się wezwanym do różnych rzeczy, tak? Znaczy można iść i karmić bezdomnych albo się nimi zajmować. Można też bardzo świadomie, nie wiem, wykonywać swoją codzienną pracę i podejmować bardzo świadome decyzje ekonomiczne, konsumpcyjne. Jest szereg poziomów tego, tak? Takich wyborów, które są znaczące moralnie i znaczące moralnie, jeżeli chodzi o to, jak wpływają na życie innych. I teraz jesteśmy po prostu teraz bardziej świadomi, ile tego jest. I czasami nas to nawet przytłacza, jak bardzo każda decyzja może być obciążona. Ale to tak, to jest rzeczywiście coś, co chrześcijanin musi brać pod uwagę. Mi się na przykład bardzo podobało w Laudato Si, w encyklice Franciszka, to, że takie decyzje, które do tej pory często były uważane za trochę taki lifestyle'owy kaprys, to znaczy no nie wiem, jeżdżę komunikacją miejską, albo powinniśmy to nać miasto tak, żeby wszyscy mieli dostęp do zieleni, no to mam to jakieś ruchy miejskie, prawda, anarchiści. Nagle to wszystko się znajduje, oczywiście znowu nie jakby spadło znikąd, to tam było, tylko wyeksponowane jeszcze i wypowiedziane prostym językiem. W encyklice papieskiej, obciążone właśnie takim moralnym ciężarem decyzji chrześcijanina, do której wzywa papież. Znaczy, że to nie wiem, to ma znaczenie. To nie jest kwestia tego, czy jesteś w jakiejś subkulturze, tylko to jest bardzo ważąca decyzja, bo ważne na to, jak ludzie żyją na świecie, może niekoniecznie wokół ciebie, ale często też bardzo daleko od ciebie i powinniśmy to w takiej perspektywie widzieć. A że to nie jest tylko kwestia znajomości, nauczania społecznego Kościoła, tylko codziennej praktyki duchowej, to każdy może sobie spojrzeć na swoje modlitewne życie i jakby popatrzeć na modlitwę ojczynaszą, która pewnie jest jedną z bardziej podstawowych modlitw, po które sięgają chrześcijanie, taką fundamentalną w wielu wymiarach, to zaczynając od mówienia ojczynasz, tak? Znaczy, ojczynasz to znaczy, że jest jakaś wspólnota, jest nas więcej, to nie jest mój ojciec, to nie jest indywidualistyczna religia. Jakby wpisujemy się w jakąś taką kolektywną historię myślenia relacji ludu z Bogiem, nie człowieka z Bogiem tylko i wyłącznie. To jest opowieść o ludzie i Bogu zawsze. Potem o Królestwie Bożym. Czyli zawsze jest jakiś taki wymiar wspólnotowy, wymiar jakiejś aspiracji, żeby świat był inny i życie tej wspólnoty było inne. I mówimy o tym Królestwie w tej modlitwie. I mówimy też o chlebie powszednim, tak? Znaczy mówimy o naszej zależności, o której często już nie pamiętamy, bo w miarę jesteśmy syci tu, gdzie mieszkamy. Ale o takim doświadczeniu, że jesteśmy zależni od kogoś innego, od którego ten chleb zależy. Więc te trzy wymiary, ojcze nasz,
chleb powszedni i to wymiar królestwa. Powtarzamy często w modlitwie, one wszystkie dotykają się tego zahaczenia o to, że powinniśmy być właśnie odpowiedzialnymi uczestnikami wspólnoty i brać na co się pod uwagę. Tak, ja nie mam żadnego problemu ze słowem obowiązek, nie mam żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że według mnie chrześcijanin absolutnie ma obowiązek. Tylko że tutaj stawiam trochę wielokropek, w tym sensie, że ja nie bardzo lubię sformułowanie pomaganie ubogim. I nie bardzo lubię sformułowanie o chrześcijaństwie wrażliwym społecznie. Tak? To znaczy, ja mam poczucie, że potrzebujemy chrześcijaństwa radykalnego społecznie, które nie tyle angażuje się w pomoc ubogim, ile bardziej się angażuje w, po pierwsze, na poziomie indywidualnym budowanie z nimi relacji, a na poziomie bardziej strukturalnym taką reformę porządku społecznego, który daje ubogim rzeczywistą możliwość znalezienia narzędzi własnego wyzwolenia, a nie, że tak, no bo to jest trochę dla mnie tak jak mówienie, dyskusja o tym, czy mężczyźni powinni pomagać w domu, znaczy no nie powinni pomagać w domu, powinni się po prostu na równi angażować w partnerskich relacjach, tak, znaczy to po prostu kwestia języka tutaj, którym operujemy, też jest ważna. I dlatego, no, tak jak mówię, no, wydaje mi się to, co mówiła przed chwilą Zuza o tym, że to nie jest kwestia tylko indywidualnych wyborów, chociaż oczywiście one są istotne, ale również zaangażowanie na rzecz strukturalnego przeobrażania tego świata jest czymś, co jest obowiązkiem chrześcijanina. Również w tym sensie, że w ten sposób po prostu naśladujemy mojego czy naszego, tutaj jak siedzimy, mistrza, czyli Jezusa Chrystusa, który jednak w radykalny sposób podważał ten porządek społeczny, w którym działał, sprzeciwiał się ówczesnym elitom, stawał po stronie tych, którzy byli z różnego powodu na marginesie ówczesnego świata i wreszcie nie tyle im pomagał, ile dawał, rzeczywiście jakby zmieniał rzeczywistość ich życia, tak? To znaczy, nie, oczywiście no, można powiedzieć, że miał większe możliwości niż my, tak? I to jest z mojego punktu widzenia oczywiście prawda, no, ale nie dawał bandaży, tylko uzdrawiał, nie rozmnażał wędek i poryby. I w związku z tym pozwalał ludziom rzeczywiście zmienić zarówno ich życie, jak również podważał całe struktury, które były strukturami zniewolenia i które do dziś są strukturami zniewolenia. I oczywiście pytanie o to, na ile kościół hierarchiczny, czy kościół instytucjonalny, który my też w jakiś sposób tworzymy, również uczestniczy w tworzeniu tych struktur wykluczenia, tych struktur zniewolenia, to jest osobne bardzo ważne pytanie. I na ile uczestniczył przez wieki. Wiemy, że bardzo. No ale to jest też coś, co wydaje mi się, że jako chrześcijanie mamy obowiązek podważać i negować. Jeszcze wracam do tej kwestii indywidualności, prawda? I tych kwestii strukturalnych. No bo faktycznie na początku chrześcijaństwa mamy mowę o tym, że chrześcijanie powinien dać jałmużnę, prawda? Pomagać do istnienia kościoła, w Piśmie Świętym to mamy. No ale właśnie w jaki sposób zrozumiałeś te struktury, prawda? W sensie nie indywidualnie już, ale czy, nie wiem, czy chodzi o jakieś rozwiązanie, które daje Kościół, prawda, na to Kościoła. Wiem, że nauka katolicka, nauka społeczna w jakiś sposób zajmuje się, znaczy właśnie zwraca uwagę na różne problemy, które występują, prawda, na bieżąco, krytykuje konkretne systemy, ale właśnie kwestia jakiegoś rozwiązania systemowego, czy mamy jakieś propozycje systemowe, prawda, które, no ktoś powie, że, no, że jednak faktycznie tam Chrystus zaleca, żeby dawać jałmużnę, żeby pomagać ubogim, no ale to są jakby ta relacja z Panem Bogiem, prawda, niech się tutaj nie wtrąca, prawda, niech nie kradą mi poprzez podatek swojego dochodu, prawda, ja będę chciał to ile uznam na przykład za potrzebne, prawda, to dam. Przechodziłam na pewno szybko, żeby złamać z jednej strony ten taki monotonię tego układu, ale też dlatego, żeby szybko, zanim wejdziemy w to, co pytasz, do fundamentu, bo powiedziałeś o biblijnym dawaniu jałmużny i zanim będziemy mówić o biblijnym dawaniu jałmużny, to w ogóle przypomnijmy sobie, jak to jest, jest taka konstrukcja Biblii z pierwszym i drugim przymierzu, czy w Starym Nowym Testamencie, jak kto woli.
I on się zaczyna od tego, jak Izrael wychodzi z Egiptu. To jest ta założycielska historia, którą powtarzamy i ona wraca w Wielkanocy chrześcijańskiej, wraca potem do teologii wyzwolenia, czy wyzwalania ludu. Co się dzieje, jak ludu jest wyzwolony? Znaczy, jest wyzwolony przede wszystkim rzeczywiście z ciężkiej niewoli, ciężkiej pracy. Wychodzi na pustynię, znamy tą historię. Dostaje prawo na pustyni. Teraz dostaje prawo, które tak naprawdę ma w pełni obowiązywać, jak już dojdzie do tej obiecanej ziemi, to tak jakby dostaje, nie wiem, rodzaj konstytucji na to, jak to idealne społeczeństwo ma wyglądać w tej ziemi obiecanej. Ale teraz jak to jest podawane? To jest zawsze podawane w ten sposób, że ja cię wywiodłem, pamiętasz, jak ci było w Egipcie. Ja cię wywiodłem, ja ci dałem wolność, ja cię wyprowadziłem. Tu dostajesz prawo i teraz jak wejdziesz do tej ziemi, to będziesz przypominał sobie, jak było w Egipcie, czy to jak ci było w niewoli, że zawdzięczasz mi wyzwolenie, że zawdzięczasz mi to, że dostałeś tą ziemię i jak już będziesz w tej ziemi, to wdowa, sierota i przybysz albo obcy zawsze znajdą u ciebie schronienie i wsparcie. Te wdowa, sierota i obcy wracają zawsze jako taki w ogóle warunek. Znaczy nie ma opowieści o wejściu do ziemi, nie ma opowieści o nie ma świętowania, nie ma otwarcia świątyni, bo potem w kolejnych księgach, tak, kolejne odsłony. Otwieramy świątynię, rozumiem słowo, już sobie ją wybudowaliśmy. I co robimy? Składamy tam te wszystkie gdzieś tam dary z plonów i tak dalej i mówimy, że Bóg nas wywiódł z niewoli, wprowadził i w związku z tym sierota, wdowa i obcy dostają tutaj udział przy tym ołtarzu. Czyli to jest, żeby przypomnieć, to nie jest kwestia jałmużny, to jest jeden z elementów przymierza tam, tak? Ponieważ wiemy, że taka jest nasza kondycja, czyli znowu wracamy do tej relacji zależności, znaczy jakby tego, że to nie jest tak, że my po prostu, nie wiem, sami z siebie jesteśmy tacy super, że mamy. I to tam jest jakimś takim w ogóle ten złym punktem w Biblii. A teraz już tutaj. Ja jeszcze dodam, że można jakby tę opowieść pociągnąć dalej, tak? Bo to opowieść o takich zasadach starotestamentowych, jak to, że raz na 7 lat należy dać odpocząć ziemi. Jak to, że po jakim czasie należy umarzać długi. Jak to, że uczniowie już w dziejach apostolskich wszystko mieli wspólne. Tak? I kiedy ja słyszę list polskiego episkopatu na niedzielę Bożego Miłosierdzia, w którym cała ta opowieść o tym, że uczniowie wszystko mieli wspólne, jest sprowadzona wyłącznie do działalności charytatywnej, która, jak się zdaje, przez polskich biskupów jest uznawana jako lek na całe zło, no to widzę to jakiś fundamentalny problem z już nawet nie tyle z zrozumieniem katolickiej nauki społecznej, ale z zrozumieniem i tym, jak się dobiera cytaty z Pisma Świętego. Tak? I w związku z tym wydaje mi się, że te rozmaite tropy, które znajdujemy w Piśmie Świętym, czy Postarego, czy Nowego Testamentu, oczywiście w jakiś sposób można przekładać na dzisiejszą rzeczywistość i to się starają robić papieże właśnie w ramach społecznego nauczania Kościoła, czy to odpowiadając na konkretne wyzwania, takie jak migracje, przecież to dużo wcześniej Kościół nauczał o swoim stosunku do zjawiska migracji, czy o relacjach północ-południe, czy o ekologia, to rzeczywiście jest stosunkowo nie tak od dawna obecna w nauczaniu papieskim. No ale nawet również właśnie w propozycjach takich strukturalnych i bardziej całościowych, no, tak generalne hasło o solidarności i sprawiedliwości, o solidaryzmie społecznym, który jest potrzebny, no to jest coś, co jest obecne w nauczaniu Kościoła, niekoniecznie polskiego, chociaż też bywało różnie, no bo to jest oczywiście jakiś dla mnie wielki problem z tym, że Kościół, który potrafił przez tyle lat brzmieć o prawach ludzi pracy, później całkowicie abdykował z tego typu dyskusji, tak, ale to jest kwestia być może Kościoła lokalnego, być może w dłuższej perspektywie nieistotna. Ale jeżeli chodzi o to, co konkretnie Kościół proponuje, no to pewnie wolałbym, żeby tutaj profesor Marina się wypowiedział. To znaczy, ja uważam właśnie bardzo cenne przypomnienie tych instytucji starotestamentalnych, tutaj prawa
roku szabatowego czy roku jubileuszowego, no bo to rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi konkretnymi rozwiązaniami instytucjonalnymi, tak? To jest takie ówczesne prawo o charakterze antymonopolowym, zapobiegające chociażby nadmiernej kumulacji własności w jednych rękach za sprawą tego roku jubileuszowego, uwalniani byli niewolnicy, długi były umarzane i tak dalej. I tak dalej, czyli mieliśmy do czynienia ze sprawą tego z powrotem do jakiejś takiej, można powiedzieć, pierwotnej homeostazy. A więc to nie jest charytatywa, to nie jest jakieś rozwiązanie doraźne, to nie jest tylko jakaś taka pomoc ubogim, ale konkretne rozwiązanie. I tutaj jak popatrzymy na katolicką naukę społeczną, no to rzeczywiście mamy do czynienia z tą samą sytuacją, czyli mamy do czynienia od początku tej katolickiej nauki społecznej z jakąś wizją tak zwanego chrześcijańskiego ustroju społecznego. Oczywiście ta wizja chrześcijańskiego ustroju społecznego będzie na przestrzeni wieków się zmieniać i to też nigdy nie będzie jakaś taka wizja bardzo mocno skonkretyzowana. Nie będzie skonkretyzowana dlatego, że katolicka nauka społeczna ma jednak przede wszystkim charakter negatywny, czyli jest reakcją na pewne zjawiska, które zostają uznane za niepożądane i wskazuje jakby przede wszystkim, co jest nie tak w tym świecie, z którym mamy do czynienia i co należałoby uczynić, aby ten świat uczynić, można powiedzieć, takim bardziej przyjaznym, tak? Ale to zazwyczaj są wskazania o takim dużym poziomie ogólności i one będą się zmieniać. One oczywiście będą się zmieniać w związku z tym, że to nasze otoczenie, ta rzeczywistość społeczno-gospodarcza jest różna. Tak, na przestrzeni dziesięcioleci, inaczej to wyglądało w wieku XIX, inaczej w XX, inaczej zupełnie to wygląda teraz, choć pewne, choć niektórzy papieże również no, będą starali się oczywiście dawać jakieś takie bardziej konkretne wskazówki dostosowane do określonego czasu i miejsca, jak chociażby no, nie wiem, Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate wystąpił z kilkoma takimi pewnymi konkretnymi postulatami, nie wiem, chociażby wzmocnienia władzy politycznej względem tego życia społeczno-gospodarczego, utworzenia jakiegoś, nie wiem, jak to czasami troszkę spłycano, rządu światowego, czyli jakiejś takiej globalnej kontroli nad życiem gospodarczym, podkreślając, że tutaj no, nie ma innych możliwości zapanowania nad no, całokształtem tego zglobalizowanego życia gospodarczego, jak poprzez tego rodzaju zglobalizowaną władzę polityczną. Ale tak jak mówię, to w większości jednak będą takie wskazówki o dużym poziomie ogólności. Jednak będziemy mieli do czynienia ze sprowadzaniem tego wszystkiego właśnie do jakiejś doraźnej pomocy, ale no, będzie tutaj chodziło o jakieś przemiany strukturalne, o przemiany instytucjonalne i o stworzenie, tak jak to się często pisze, no, takiego ustroju sprawiedliwości jakiejś społecznej, a więc tutaj te ambicje są oczywiście o wiele większe. Chciałam się odnieść do tego, co powiedział Ignacy, odnośnie charytatywności, czyli właśnie jak jest też rozumiana charytatywność w Kościele, więc mi też bardzo ciąży, czyli właśnie ten protekcjonalny charakter charytatywności, co też w sumie Sponda Santa Egidio próbuje jakoś przełamywać, czyli tworzenie relacji, a nie my powiemy wam, jak żyć, tak? A nie my wam damy chleb, tak? My wam pomożemy. Poza tym, jeżeli odnosząc się do tego pomysłu, może tak, systemowego, ja myślę, że tutaj warto było zacząć od samego Kościoła. Znaczy ja myślę, że może to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale że dużą przeszkodą jest hierarchiczność Kościoła jako taka. Czyli z jednej strony hierarchiczność, z drugiej strony wspólnotowość, która przynajmniej może to chodzi o polski kościół, ale wspólnotowość, która opiera się głównie na przykład na ruchach charyzmatycznych, ruchach, które niekoniecznie jako tak dotykają tej tematyki zaangażowania i wrażliwości społecznej, jak to się inaczej nazwać. Tak, nawiązując trochę do tego, co mówił wcześniej Rafał Endowa,
Na pewno jest tak, że chrześcijaństwo czy katolicyzm na poziomie katolickiej nauki społecznej nie ma odpowiedzi na temat tego, jaki jest najlepszy ustrój gospodarczy, jaki jest najlepszy ustrój polityczny. Nie? Katolicka nauka społeczna to jest zbiór pewnych dyrektyw czy kierunków, nie? I następnie te kierunki mogą być rozmaicie adaptowane. To jest prawda, że pojawiają się takie rozwiązania konkretne, ale jest to raczej rzadkość. Natomiast no, powiem, jak to działa na przykładzie. Znaczy, no, mamy encyklikę papieża Franciszka Laudato Si poświęconą środowisku naturalnemu. Pojawia się tam też wątek źródeł kopalnych i odnawialnych źródeł energii. I no dobra, no jest jakieś tam wskazanie na to, że jeżeli mamy zmniejszać zanieczyszczanie, no to wtedy odnawialne źródła energii są bardziej pożądanym, prawda, środkiem do tego, aby wpływać pozytywnie na środowisko. No i teraz, jak to działa w praktyce? No, w zeszłym tygodniu czytałem taki tekst, jest taki serwis Vatican Insider, to jest dział włoskiej gazety La Stampa. No i pojawił się tam artykuł dotyczący tego, że coraz więcej organizacji katolickich, czy, no, i zakonów, i organizacji związanych z Kościołem, ale nie, ale również świeckich, tworzy taki ruch na rzecz no, zmniejszenia korzystania z energii opartej na źródłach kopalnych. To są we Włoszech, to jest na przykład zakon jezuitów i zakon franciszkanów, powiedzmy bardziej rozpoznawanych organizacji. No i w Bolonii ma się odbyć szczyt G9, gdzie pojawią się dyskusje dotyczące też no, pakietu klimatycznego. Jest takie przewidywanie, że biorąc pod uwagę to, że teraz prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump, to raczej nie będzie tutaj takim partnerem i zwolennikiem tego typu rozwiązań. No dlatego te ruchy katolickie tam się formują też pod jakby sztandarem biskupa Bolonii, jakim jest biskup Zuppi, aby tworzyć całą taką kampanię dotyczącą właśnie źródeł energii. To jest jedna rzecz, czyli mamy pewne, prawda, wskazania i następnie te wskazania są rozmaicie realizowane przez rozmaite podmioty. Czy jest jedna strategia? No, jednej strategii, w sensie jednej doktryny politycznej, która by wskazywała, że rząd powinien wyglądać tak, a tak, a gospodarka tak, a tak, nie ma. Są raczej uwagi. Druga rzecz, która jest też bardzo ważna i tutaj też idąc za tym, co mówiła Agnieszka, nie? To, no bo mówimy z jednej strony o pomocy takiej strukturalnej, a z drugiej strony o no, jakichś takich indywidualnym uczestnictwie w rozmaitych tam działach miłosierdzia czy organizacjach pomocowych. To, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne i co też jest związane tak istotowo z chrześcijaństwem, to jest to, że w chrześcijaństwie, że pomoc charytatywna ma to do siebie, że bardzo często zakłada asymetrię. Znaczy jest asymetria między tym, komu się pomaga i pomagającym. Nie? Ja daję komuś coś, daję temu komuś to, czego ta osoba nie ma. Nie? Więc jakby to nie jest stosunek równości. Chrześcijaństwo tak nie operuje. Znaczy chrześcijaństwo dąży do tego, aby tą asymetrię niwelować. Nie? Aby to był stosunek równego z równym. Dlaczego? Dlatego, że to nie tylko ja komuś pomagam, to ten ktoś pomaga mi, bo ja na przykład mogę się czegoś o sobie dowiedzieć, ja mogę inaczej spojrzeć na moje życie, ja mogę zmienić swoją postawę, nie? Ja staję się bogatszy dzięki temu, komu pomagam, nie? I jakby ta asymetria jest trudna, bo ona nawet w języku funkcjonuje, nie? Natomiast zadanie, które stoi przed chrześcijaninem, jest chrześcijaninem, chrześcijanką, jest niwelowanie tej asymetrii i wprowadzanie tego stosunku równego z równym, bo godność tego drugiego człowieka jest taka sama jak moja godność. Cała działalność ekonomii komunu w ramach ruchów okolary właśnie tak. Na tym się opiera, o czym tutaj mówię. Dokładnie. Tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście jakby ideał taki jest, tylko że praktyka jest dużo trudniejsza. No, tak? Znaczy, w tym sensie i to nie dlatego, że po prostu trudne jest budowanie równych relacji. W sytuacji, w której jedna osoba posiada kapitał ekonomiczny, a druga osoba na przykład nie posiada tego kapitału,
ale również dlatego, że jakby na poziomie ideałów jesteśmy zgodni, ale na poziomie praktyki mnóstwo dzieł miłosierdzia żyw funkcjonujących w Kościele no, tej asymetrii nie próbuje niwelować, tylko niekiedy ją nawet coraz bardziej buduje. No, ja rozumiem, że w Krakowie przykład, który ksiądz to jest ten ksiądz, którego bym ty nazwisko chciał tu najchętniej przywołać, jest dosyć jasne, ale no, tylko, że bo rzecz polega na tym, że jeżeli chcemy rzeczywiście niwelować asymetrię między tymi, którzy mają, a tymi, którzy nie mają, no to jakby wracamy do tego, że nie możemy się ograniczać do działalności charytatywnej. Tak? Ona jest potrzebna na przykład po to, żeby ratować ludzi, którzy bez tej działalności tu i teraz będą cierpieć, będą głodować, nie będą mieć się gdzie schronić, ale to nie jest horyzont naszego działania. Tak? Znaczy, horyzontem naszego działania jest wspólnota, w której jest większa równość, większa sprawiedliwość i w związku z tym również większa solidarność. No i problem oczywiście jest taki z Kościołem, w moim ocenie, że jakby te wszystkie hasła bardzo pięknie brzmią, ale w praktyce sam Kościół również uczestniczy w budowaniu struktur wykluczenia. I w związku z tym jego apelowanie o to, o wzajemną równość, solidarność, sprawiedliwość zawsze jest podszyte, znaczy jest narażone na zarzut, no ale, a jak to jest u was, tak? A jak to jest w waszym nauczaniu dotyczącym, nie wiem, statusu kobiet, czy praw mniejszości seksualnych, czy, no i tak dalej, tak? Więc to jest, no to są rzeczy, z którymi Kościół się nieustannie musi mierzyć, próbując w jakiś sposób bronić swojej naprawdę dosyć spójnej antropologii. No tylko, że no na poziomie właśnie wpływania na przemiany polityczne czy przemiany strukturalne, to jest jego ewidentna słabość, czy przynajmniej wyzwanie, z którym musi się nieustannie mierzyć. Ja najzupełniej zgadzam się z tym, co mówisz, Ignacy. Natomiast tutaj też ważne jest to, żeby no tak, często się myśli o zmianie społecznej na takiej zasadzie, że zmieni się coś na poziomie ogólnym, właśnie mówimy, potrzeba zmian strukturalnych. No to jest prawda, nie? Bo potrzeba. Natomiast czy zmiana, nie myśli się o tym, jak zmiana strukturalna i czy zmiana strukturalna wpłynie właśnie na realną praktykę, nie? Czy to, że będziemy funkcjonować w innej strukturze, zmieni postawę ludzką. Jakby tutaj jest bardzo ciekawy przykład no, tego, jak swoje nauczanie prowadzi papież Franciszek. Nie? Znaczy on jakby wychodzi od bardzo konkretnych rzeczy. To są akurat kwestie nie tylko społeczne, no, ale weźmy pod uwagę teraz na przykład dyskusję dotyczącą no, dialogu między luteranami i katolikami. Nie? Znaczy papież mówi, no tak, no, jakby są takie rzeczy, które nas dzielą, ale nie zwracajmy teraz na to uwagę, doktryna i tak będzie się jakoś tam rozwijać, zacznijmy od tego, żebyśmy się zaczęli razem modlić. Nie? Czyli zróbmy płaszczyznę spotkania i prawda, niech katolik z luteranem modlą się wspólnie. Bardzo. I tak samo jest, tak samo z gospodarką. Nie? Znaczy, że jakby, jeżeli mamy do czynienia no, z tą aplikacją katolickiej nauki społecznej w praktyce, no to takie przykłady są, ale no, no, Rafał akurat wymienił Focolare, który jest takim klasycznym tutaj przykładem. Ale chodzi o rozpoczęcie na poziomie mikro i zagęszczenie ilości tych takich działań na poziomie mikro, aby dokonać realnej zmiany no, na poziomie już makro. No, to ja się jednak nie do końca zgodzę. Po pierwsze nie zgodzę, że to jest tak samo jak dialogu ekumenicznym, jak w aplikacji rozwiązań ekonomicznych czy gospodarczych, ponieważ problem z dialogiem między katolikami a luteranami na przykład jest taki, że w dialogu doktrynalnym doszliśmy do ściany już jakiś czas temu. I w związku z tym wracamy do tego, co nas może łączyć, czyli wspólnej modlitwy, wspólnego czytania Pisma Świętego, czy wspólnego realizowania dzieł miłosierdzia, bo nie jesteśmy w stanie zrobić następnego kroku. W związku z tym to nie jest, jakby według mnie analogia jest jednak chybiona. To po pierwsze. Po drugie, jakby oczywiście można snuć taką narrację, że właśnie od małych wyborów się zaczynają wielkie przemiany. I oczywiście tak może być. No tyle tylko, że Kościół również uczy o czymś takim jak struktury grzechu. Tak? Czyli o tym, że pewna sytuacja społeczno-ekonomiczna, w której funkcjonują całe grupy społeczne czy całe społeczeństwa, wpływa na jednoznacznie wpływa na wybory podejmowane przez poszczególnych ludzi. Zresztą to jest truizm. Tak? Znaczy
to nie jest jakaś szczególnie odkrywcza teza, którą Kościół wprowadził do debaty publicznej. Ale skoro tak jest, skoro są struktury grzechu, w których zwykła przyzwoitość staje się heroizmem, bo na przykład oparcie się mechanizmom korupcyjnym, czy oparcie się mechanizmom dążącym do maksymalizacji zysków, a minimalizacji kosztów, czy oparcie się mechanizmom, które wpływają na brak poszanowania praw pracowniczych, tak? Bo jeżeli my będziemy ich szczerze szanować, no to szybko wypadniemy z rynku i tak dalej. No to jakby nie możemy się wtedy zdawać na indywidualną inicjatywę poszczególnych ludzi, zagęszczanie tych inicjatyw przez to zmianę społeczną, tylko musimy jednak apelować o jakąś strukturalną reformę. I papież Franciszek z jednej strony mówi i zaczyna od małych rzeczy, ale prowadzi również drugą stronę swoje nauczanie. Tak? To znaczy grzmi o niesprawiedliwości rynków finansowych, mówi konkretnie, co w świecie należałoby zmienić, mówi o dyktacie pieniądza, mówi o dyktacie wielkich korporacji. Tak? Znaczy to jedno drugiego nie wyklucza, a raczej powinno się uzupełniać. Chciałam przychwycić, bo trochę tutaj chyba właśnie nie zupełnie jest wspólne, to znaczy chyba się rozumiemy. Świetnym przykładem dla mnie tego, takiego sposobu działania, jak Ignacy właśnie mówił, jest to, jak Watykan ostatnio współpracuje z czymś, co się nazywa ruchami ludowymi, co właściwie nie do końca ma chyba dobrą reprezentację w Europie tak naprawdę. A dosyć dobrą w krajach rozwijających się. To są różnego rodzaju organizacje takie oddolne, od nie wiem, ruchów pracowniczych, drobnych rolników broniących się przed dużymi firmami wykupującymi ich ziemię, kooperatyw takich mieszkaniowych, mieszkańców slumsów, zjednoczonych mieszkańców slumsów w różnych regionach, ludzi, którzy recyklingują śmieci w różnych miastach świata, trzeciego świata, czy w krajach rozwijających się. I oni się spotykają od kilku lat, trzech w tym razie, pod auspicjami Watykanu. Tam się dzieje wszystko, że to jest tak, to jest właśnie ten ruch od dołu, tak? To już nie jest kwestia jakiegoś tam takiego charity, bo oni sami się organizują. I w tym jest potężna siła w tym, że właśnie sami się organizują. Znaczy w tym, że jest jakaś organizacja, która się nazywa International United Slums Dweller Movement. I oni naprawdę działają, tak? Albo konkretne rzeczy udało im się przepchnąć w bardzo konkretnych swoich sprawach. Najczęściej się organizowali wokół swoich bardzo życiowych potrzeb w najbliższym otoczeniu, w stanie, w którym żyją, czy tam, nie wiem, w wiosce, w której żyją. To się rozestało. Ale jest to taki bardzo godnościowy element. Znaczy my sami w swojej sprawie o dobro naszych rodzin, o dobro sąsiadów sieciujemy w najbliższym otoczeniu. Ale zaczęliśmy też się działać globalnie. I teraz jakby dochodzi do tego Watykan, który nie interuje w ich jakąś taką agendę, jeżeli chodzi o to, jakie oni mają cele te jako organizacje, bo tam ja się przyglądałam jednym z takich spotkań, wszystko można usłyszeć. Nawet chyba więcej niż przedstawiciele Watykanu by chcieli, żeby dziennikarz usłyszał, w związku z czym dziennikarze nie są wpuszczani w większość spotkań tych takich bardziej dyskusyjnych i okazało się, że większość czasu miałam wolnego, bo nie mogłam nigdzie wejść. Ale nawet na tych panelach, gdzie prezentowali swoje potem efekty dyskusji, no po prostu sasa lasa pomysły. Natomiast co się potem z tym dzieje? Potem wniosek z tego jest przedstawiany papieżowi na spotkaniu. Papież odpowiadał im na tym samym spotkaniu ewidentnie, ładnie, przy tym przemówieniu, które już było bardzo wyczulone na to, co było w dyskusjach, znaczy bardzo wyczulone na wątki, które się pojawiły. I to nie jest koniec, to nie jest tylko mówienie. Jakby taka mniej oficjalna część tego jest taka, że watykańska dyplomacja i nuncjusze dostają różne wytyczne związane z efektami tych spotkań, co do spraw, na temat których trzeba działać. Znaczy, rzeczywiście te ruchy mają poczucie, że już ileś rzeczy zostało przepchniętych, załatwionych, że są wracają w rozmowę w Watykanie. I to jest jakieś takie realne spinanie. Czyli jest mówienie na forach międzynarodowych przez papieża i jego przedstawicieli. Jest wspieranie tych ruchów, które nie są wcale, nawet nie są chrześcijańskie. Tak? Znaczy jak przyjeżdżają panie, które recyklingują śmieci gdzieś tam w Pune, w Indiach, to one bardzo się cieszą, że mogą przywitać się z papieżem, ale to jakby w zasadzie jest no, taki sam przywódca świata, jakby ważny dla nich jak każdy inny. Natomiast pierwszy raz jakikolwiek przywódca świata stanął za nimi i w ogóle dostrzegł ich działanie. I to o to chodzi. I tutaj w tym jest jakaś taka niesamowita, jakby dla mnie to jest bardzo
To jest taki trochę sekretny nurt, może nie tak sekretny, bo co jakiś czas wypływają wypowiedzi papieża, bo one są zwykle bardzo mocne na tych spotkaniach i media to podchwytują. Ale oni rzeczywiście, zdaje się, że mają jakiś plan. Ja się trochę śmieję, że szykują nam właśnie ewolucję z papieżem razem, ale to nie do końca, może nie do końca ewolucja, natomiast rzeczywiście z takim stawianiem na to, że ludzie się organizują i czują się w tym mocni, ale podnoszeniu tych wysiłków, i Watykan też mówi, my nie będziemy im mówić, ale bierzemy te ich wnioski, bierzemy ich sprawy, próbujemy załatwić to, co umiemy, używając naszych narzędzi, bo wiemy, że mamy narzędzia, a oni nie mają żadnych narzędzi w tym świecie właśnie, w tym wielkim świecie wielkich spraw i wielkiej polityki. Jeżeli to by mogło tak działać i coraz bardziej tak działać, no to jakoś byśmy byli w domu i godzilibyśmy te dwa nurty mówienia, bo mówienie jest super i fajne rzeczy papież mówi, tylko że wszyscy wiemy, jak to jest właśnie z katolicką nauką społeczną. Ja powiedziałam na początku, jak siedzieliśmy przed spotkaniem, że to był taki przedmiot na studiach teologicznych, który mnie świetnie ekscytował, bo czego by nie powiedziano, to wszyscy słyszeliśmy ramionami, bo wiedzieliśmy, że dobrze, że w Kościele zasada pomocniczości, godność pracownika, prawa pracownicze, godne pensje, czy w ogóle super, tak? Ale kto to widział? Więc gdybyśmy mogli pokazać w Kościele, że to się da robić i użyć różnych środków, które mamy jako wielka instytucja globalna, żeby to robić, to by było ekstra. Jeśli można ocen, to znaczy ja zawsze też mam kłopot z tymi z takimi wypowiedziami na temat efektywności lub nieefektywności pewnych stanowisk, bo to równie dobrze można mówić na ten temat, można mówić, że ludzie kradną, ludzie się zabijają i z jaką efektywnością dekalogu mamy do czynienia, w związku z tym uznać, że ten dekalog jest zupełnie bezużyteczny. Nie wiemy natomiast zupełnie, jak wyglądała rzeczywistość, jak wyglądałby świat, gdyby tych zasad dekalogu nie było, nie sformułowane, jednak jakaś część ludzi nimi by się nie przejmowała. Czyli jeżeli byśmy w dużo, dużo, dużo gorszym świecie, a więc tego typu spekulacje zawsze według mnie obarczone są pewnym ryzykiem. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego, o czym mówił Ignacy Dudkiewicz, właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że papież Franciszek, czy w encyklice Laudato Si, czy w tych swoich corocznych orędziach na dzień migranta i uchodźcy, poruszając problemy, czy to Laudato Si ochrony środowiska, czy poruszając właśnie problemy związane z uchodźcami, zawsze na koniec wskazuje, że tak naprawdę przyczyną tego wszystkiego jest niesprawiedliwość ustroju społeczno-gospodarczego i zawsze wskazuje właśnie na tę zasadniczą kwestię, mówiąc, że owszem, wszelkie doraźne działania w tych kwestiach, w kwestii ochrony środowiska, w kwestii uchodźców są potrzebne, ale one zawsze będą miały charakter paliatywny, jeżeli tutaj ta niesprawiedliwość, z którą mamy do czynienia, po prostu nie zostanie wyeliminowana w jakiś sposób. Także tutaj jakby to no dobrze koresponduje chyba z tym, o czym Pan mówi. Tutaj druga kwestia właśnie w przypadku chrześcijaństwa, że my nie próbujemy jakoś zniwelować te nierówności społeczne, doprowadzić do tej równości, ale jeszcze mamy świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie stworzyć jakichś utopii, prawda, doczesnej, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić tego wszystkiego do jakiegoś stanu idealnego, że zawsze to jest w tej jakiejś perspektywie eschatologicznej. No i tutaj często się pojawia zarzut do chrześcijaństwa, prawda, że nawet, że ten stosunek do ubogich też jest taki, że w zasadzie, że no, chrześcijanie w pewnym sensie mają tą perfekcyjną przyjemność z pomagania ubogim, prawda? Że nie staramy się doprowadzić do stanu, kiedy po prostu nie będzie tej jedności społecznej, prawda? Że doprowadzenia po prostu tego zaprowadzenia jakiegoś, przyczynienia się do powstania jakiegoś systemu. No wśród też było widać bardzo w przypadku na przykład zarzutów w stosunku do Matki Teresy, prawda? Że czerpie przyjemność z tym pomagania z ubogich, prawda? A nie korzysta z tych środków tak, jakby mogła, prawda? Żeby całkowicie jakoś jeszcze bardziej dążyć, żeby zniwelować ten problem. No i mi się wydaje, że to jest jeden z takich zarzutów właśnie, który się bardzo często pojawia, prawda? Że przez to, przez naszą właśnie po prostu wizję eschatologiczną to, bo przepraszam, że ci wciąż, to jest w ogóle zarzut, który się pojawiał w dyskusji i w tekstach papieża późniejszego, znaczy wcześniej kardynała Ratzingera i tych oficjalnych, i tych takich jakichś jego artykułach dotyczących teologii wyzwolenia, czyli jakby zarzut nadmiernej wiary w sukces projektu, tak? I tego, że chrześcijanin musi mieć, że jest to troszeczkę
chyba nawet z kolei wiarygodność jest po takiej stronie mocno sceptycznej, czy to się może udać, to jakby duży rozdźwięk powodował mnie w tym. Oczywiście nie tylko takie sobie mówienie, tylko tak. Ale to właśnie tak w zasadzie przez całą historię Kościoła taka krytyka właśnie też się pojawiała właśnie tych wszystkich ruchów chiliastycznych, prawda, które starały się stworzyć jakieś doczesne właśnie komuny, prawda, wspólnoty idealne już tutaj, prawda, na ziemi. Coś, w zasadzie przez całą historię chrześcijaństwa się pojawiało coś takiego, prawda. I też to, że no jednak musimy mieć świadomość tego, że nie będziemy w stanie zaprowadzić tego ładu idealnego, prawda? I nie możemy jakoś w jakiś sposób przezwyciężyć tego. W zasadzie coś, czego jest wpisane właśnie w antropologii też, prawda? Że człowiek zawsze będzie jakoś samolubny, egoistyczny i nie będziemy w stanie zarazić temu w zasadzie systemowi, prawda? Bo zawsze pojawią osoby, które sprawią, że ten władz nie będzie być, nie będzie nigdy doprowadził do tego topu, prawda? Generalnie tak, no Jezus nam powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie u siebie, tak? Znaczy jeżeli Jego słowu ufamy, no to jakby rzeczywiście być może nie idealna utopia jest naszym horyzontem tu i teraz na ziemi, no ale to nie jest jeszcze argument, który miałby nas powstrzymać przed zbliżaniem się do niej, tak? Czy przez czynienie po prostu tej ziemi bardziej ludzkiej, czy też bardziej również przyjaznej wszelkim innym, całemu innemu stworzeniu, tak? W związku z tym to, co się działo jakby na przykład właśnie w sporze Watykanu z teologami wyzwolenia. Chociaż ten spór według mnie też już nawet za czasów Ratzingera nie był tak ostry, jak go przedstawiano. Tak? To znaczy, że te dokumenty, które Ratzinger podpisywał, również zauważały bardzo dużo rzeczy, czy to pozytywnych, czy wartych odnotowania i raczej wskazywało na konkretne problemy, z którymi trzeba sobie poradzić. No, jest ale potopiono w całości, tylko zawsze tylko pewne aspekty. Tak, chociaż oczywiście ja się zgodzę z tezą, że Jan Paweł II nie rozumiał teologii wyzwolenia i że przez cały swój bagaż doświadczeń życia w kraju będącym pod dyktatem Związku Radzieckiego nie rozumiał sytuacji krajów, które cały czas żyły pod dyktatem Stanów Zjednoczonych i zupełnie innego imperializmu. No ale to też się zmienia, tak? To znaczy Kościół w coraz większym stopniu zaczyna zauważać i doceniać dziedzictwo teologów wyzwolenia. To robi i papież Franciszek, który już z całą pewnością lepiej rozumie rzeczywistość Ameryki Południowej, nie trzeba uzasadniać dlaczego, ale robi to też również kardynał Miller, który jest prefektem Kongregacji Nauki Wiary, powołanym jeszcze przez Benedykta XVI, a nie przez Franciszka, który to kardynał Miller jest uczniem Gustavo Gutierreza, tak, jednego z ojców teologii wyzwolenia, który się tym regularnie zajmował i wręcz powiedział kiedyś takie zdanie, że według niego jedynym prądem żywym obecnie teologii chrześcijańskiej, czy katolickiej, jest teologia południowoamerykańska, tak, która właśnie u teologii wyzwolenia jest w sposób jednoznaczny zaburzona. I w związku z tym jakby myślę, że oczywiście nie chodzi tutaj o żadną, nie chodzi o utopię, nie chodzi o ideał, który uznamy, że jest prawdziwy, znaczy który jest możliwy do osiągnięcia, co nie znaczy, że nie możemy sobie tego ideału opowiedzieć. O nim mówić i się do niego zbliżać, tak? I to jest, myślę, jakaś moja odpowiedź na twoje pytanie. Jeszcze ja mogę się właściwie podpisać pod tym, bo to jest bardzo ważna wymówka, że i to jest, myślę, że też tego odpowiedzią w stosunku do teologii wyzwolenia, jakby moc stanięcia za tym, że albo wy sobie tutaj chcecie jakąś utopię, której się nie da realizować, to jest też no, chęć znalezienia wymówki dla siebie, że się tego nie robi, tak? Więc jeżeli ktoś to robi, to nie wolno nam wręcz, że możemy nie podjąć tego, bo to jest z jakiegoś powodu nie dla nas, tak? Albo nie woła do nas, ale krytykować nie. I to są też takie momenty, no świadectwo to jest słowo, którego też jakieś rzeczywistość, po którą sięgamy w Kościele. Pokazywanie, że da się w jakiś sposób żyć, jest też nieważne, tak? Znaczy jakby modelowe pokazanie albo doświadczenie tego przez chociaż trochę taką część swojego życia, obserwując na przykład, nie wiem,
takie dosyć, przez definicję anarchistyczne wspólnoty Catholic Workers w Stanach, gdzie często żyją albo pomagają przez okres studiów. Potem wychodzą i niekoniecznie zakładają Catholic Worker, tak? Znaczy mają doświadczenie Catholic Worker za sobą, iluś tam lat, ale potem, nie wiem, żenią się, nie żenią, idą gdzieś dalej, ale mają jakieś takie właśnie, to jest jakiś formacyjny moment dla nich. I to często potem jakby wraca w życiu. I też wokół tych wspólnot są różnego maści podobne grupy, które właśnie mówią, że może dla studentów trzeba stworzyć takie właśnie domy, coś na kształt Bursa, ale nie Bursa, domu, w którym będzie rodzaj doświadczenia wspólnoty chrześcijańskiej, które ich ustawi na życie. Znaczy, oni potem pójdą gdzieś w świat i to nie będzie, niekoniecznie będą w ten sposób żyli, ale uporządkują sobie wartości. Więc to jest jakiś taki model. I znowu powiedziałeś o, w którymś momencie mówiłeś coś o Kościół się zmienia. Kościół się zmienia, bo jednak jeżeli chodzi o episkopat światowy, to ten episkopat się zmienia radykalnie w ostatnich latach. My mamy coraz więcej biskupów z krajów rozwijających się. To nie jest tak, znaczy, jeżeli mówimy mocniej o ekologii, to raz, że ten kryzys ekologiczny jest bardziej wyraźny i nie ma co udawać. Jeżeli mówimy o rozwarstwieniu, to tak, to też bardziej widać, ale też to jest rzeczywistość biskupów i kardynałów z tych krajów, a ich jest coraz więcej. Jest ich coraz więcej w gronie kardynalskim, które wybiera papieży i będzie ich jeszcze więcej, tak? I doświadczeniem ich kościołów jest właśnie taka rzeczywistość. To nawet nie ma mowy, jak nawet tak są... Ostatnio rozmawiałam z panem Anetem zresztą dla kontaktu i on powiedział, w Afryce biskupi się nie ma prawicy i lewicy katolickiej, jeżeli chodzi o kwestię ekologii. Oni żyją kryzysem ekologicznym, tu nie ma dyskusji między nimi. I to trochę też dotyczy tego często kwestii społecznej. Tam do jakiegoś stopnia po prostu nie ma się o co kłócić, bo to po prostu widać. I można też przenieść to na jakiś taki poziom praktyczny, a właściwie trzeba by było. I myślę też o takiej formacji naszych przyszłych liderów. Można by było jakoś to włożyć w nią. Tu sobie przypominam taki moment, rozmawiałam kiedyś z jezuitami, chyba z, nie wiem, wykładowcą albo szefem, kolegiem jezuitów w Delhi, który tłumaczył mi, jak wygląda edukacja u nich teologiczna. I on miał tak, że ileś godzin, tak jak przedmiotów, studenci mieli odbyć taką pracę na dworcu czy na ulicy. Znaczy, to nie była tak wielka sprawa, tak? Znaczy, on po prostu wzruszył ramionami i powiedział, jak oni mają być księżmi w Indiach, jak nie będą pracowani na dworcu albo na ulicy. Znaczy, po prostu muszą znać rzeczywistość. I to jest równie ważne, jak znajomość chrystologii i Biblii i wszystkiego takiego. I to po prostu jest element formacji i edukacji. I chyba tak do tego też trzeba, nie wiem, właśnie podchodzić. Znaczy to musi być część tego doświadczenia formacyjnego nas wszystkich, a niektórych może zwłaszcza. Czy te rozróżnienia, które powiedziałaś na pewno kraj południa, przykład naszego polskiego kontekstu, jest tutaj bardzo ważne. Bo wydaje mi się, że gdzieś nauka społeczna, tak nauka społeczna, katolicka nauka społeczna tutaj w Polsce, z racji miałem Pawła II, odegrała duże znaczenie, ale ona nie ma, jakby, mam wrażenie, że nie ma znaczenia, można powiedzieć, nawet politycznego. Że mamy pewien taki problem z tym, żeby mówić bardzo wyraźnie, nawet jak powiedział Ignacy, też radykalnie o pewnych sprawach. Co oczywiście odróżniało na pewno tutaj teologię wyzwolenia. Jeśli można, bo to głowy przyszła mi taka rzecz. No Kościół rzeczywiście zawsze tutaj odrzucał taką możliwość tworzenia czegoś, co określane było mianem Królestwa Bożego na ziemi, no, twierdząc, że tak naprawdę no, nigdy w pełni jakby tej sprawiedliwości, niesprawiedliwości nie da się z życia ziemskiego wyeliminować. I takie też były na przykład zarzuty chyba w instrukcji Libertatis Nuntius pod adresem teologii wyzwolenia. Pojawiały się, że oni właśnie gdzieś tam projektują jakiś obraz Królestwa Bożego na ziemi. Ale ja nie o tym. Ostatnio pisałem artykuł i ponowny raz czytałem książkę Augusta Ciszkowskiego Ojcze Nasz. Czytałem Ojcze Nasz i tak, mamy do czynienia z ideą Królestwa Bożego na ziemi. Drugiego i trzeciego tomu Ojcze Nasz Ciszkowski nie opublikował za swojego życia, bo bał się oskarżeń o jakąś herezję. Drugi i trzeci tom Ojcze Nasz został opublikowany dopiero po jego śmierci przez syna. I tam pojawia się właśnie ta idea Królestwa Bożego na ziemi, która w tej połowie XIX wieku, kiedy Ciszkowski, którego zresztą uważa za takiego prokursora
katolicyzmu społecznego w Polsce, którą Cieszkowski uważał w tej połowie XIX wieku za tak kontrowersyjną. I co ta idea zawiera? Ano zawiera postulat przymusowych ubezpieczeń społecznych, emerytur, rent, ochrony pracy, czasu wolnego od pracy, zakładania ochronek wiejskich, powszechnej edukacji dostępnej dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko to zostało jakby zrealizowane i nie wydaje się być dziś aż tak kontrowersyjne. Jedyny taki postulat, który spotkałem, to w książce Cieszkowskiego, który jeszcze nie jest, można powiedzieć, zrealizowany, ale być może wkrótce zostanie zrealizowany, co mnie troszkę zaskoczyło, bo nie pamiętam. To jest postulat powszechnego dowodu gwarantowania, wypracowany przez Cieszkowskiego właśnie w połowie XIX wieku w książce Ojcze Nasz. Także może też nie bójmy się tak do końca różnych takich śmiałych pomysłów, bo z perspektywy lat okazują się one być czymś no, aż w ogóle niekontrowersyjnym i czymś, co udało się po prostu zrealizować. Tutaj głamował o utopijności. Ja nie wiem, czy to jest dobre słowo. To znaczy, na pewno jest tak, że jeżeli były zarzuty w stosunku, no, na przykład do tutaj podana została ta sytuacja z teologią wyzwolenia, myślę, że najczęściej te zarzuty brały się stąd, że no, żadnej religii nie można zredukować tylko do, nie wiem, pomocy społecznej, nie? Znaczy, że to nie o to chodzi. Znaczy, że w religii jest potężny potencjał społecznikarski, jest potężny potencjał emancypacyjny, ale to nie jest cała opowieść o religii, nie? Że religia jest czymś więcej. Więc jakby to tak od strony technicznej. Natomiast jeżeli chodzi o tą utopijność, ja tutaj trochę nie lubię takiego sformułowania o utopijności. Wydaje mi się, że znacznie lepsze jest sformułowanie dotyczące postępu. Znaczy, pojęcie postępu to jest coś, co jest niezaprzeczalnie wpisane w chrześcijaństwo. Ono się bierze stąd, że z momentem wcielenia Boga, z momentem pojawienia się Chrystusa, zmieniła się zupełnie wizja czasu. Nie? Bo ten czas nabrał struktury takiej no, kierunkowej. Nie? Mamy cel, jakim jest to zdążanie do Królestwa Bożego i ono zostało wyznaczone wraz z wcieleniem się Boga. No tak wierzymy w naszej religii. No i jest taki dosyć ciekawy esej Muniera, który nazywa się właśnie Chrześcijaństwo i pojęcie postępu, gdzie ta idea się pojawia. Ja zwracam uwagę na coś bardzo interesującego, to znaczy okazuje się, że jak się popatrzy tak od strony historycznej na takie momenty, w których przewidywano czy spodziewano się, że ma nastąpić właśnie ponowne przyjście Chrystusa, to ówczesni Europejczycy wcale nie popadali w jakieś takie, nie wiem, dekadenckie nastroje, ale następował niezwykły rozwój, niezwykłe zaangażowanie publiczne, zaangażowanie gospodarcze w związku z tym, że w ramach ówczesnej wizji świata uważano, że no jeżeli Chrystus ma przyjść, no to niech przyjdzie do takiego świata, który zobaczy godnym, prawda? I to się może dzisiaj wydawać trochę śmieszne, ale wydaje mi się, że no bo to jest bardzo ważna sprawa z perspektywy właśnie chrześcijańskiego zaangażowania w te no, sprawy światowe, nie? Czy w sprawy gospodarcze, czy w sprawy społeczne. Ano dlatego, no, że jeżeli mamy wyznaczony kierunek, no i my po tej prostej zmierzamy do tego celu, no to mamy wyznaczone również pewne wartości, które mają te nasze działania motywować, które mają te nasze działania kierować. No i mamy do czynienia, mamy jakieś zadanie do wykonania, nie? Tak żeby, tak jak mówił Ignacy, będąc coraz bliżej tego momentu, coraz bardziej także tu na ziemi wprowadzać ideały, które nam zostały zostawione, no z tym no, jednym z głównych, czyli ideały właśnie sprawiedliwości. Ja może jeszcze wrócę do tego, co Zuza mówiła wcześniej, czyli o kwestii właśnie samego Kościoła, zaangażowania samego Kościoła, w sensie jak to zarzut też w stosunku do Kościoła, że jak sama jego struktura hierarchiczna też naucza jednego, prawda, a z drugiej strony tam wewnątrz też widać są wiele problemów, jakieś problemy z Znakiem Watykańskim, prawda, różne takie nieciekawe rzeczy. No i też w kwestii polskiej, prawda, też można zauważyć, że jakoś w
wcześniej mieliśmy gdzieś to solidarności, prawda? Duże zaangażowanie się, że w te grupy robotnicze, teoria wyzwolenia wspomniana, prawda? To, co się dzieje w ogóle teraz, prawda, w południowej Afryce, tam w latach 80. Teologia emancypacyjna w Korei Południowej też, czy jakby ten taki skok gospodarczy, który też był potrzebowały pomocy. No dzisiaj w zasadzie widać takie, nie wiem, w przypadku na przykład polskiego episkopatu, można było zaryzykować w stanie, nie wiem, takie życie w bańce, prawda, takie odcięcie się od tego. No i poza tym, że czasami faktycznie ktoś w listach pasterskich coś tam wspomniał, to ogólnie rzecz biorąc takich bezpośrednich zaangażowań nie widać, prawda, w przeciwieństwie do tego, jak to kiedyś wyglądało. Tak, że właśnie to, o czym teraz tutaj mówimy, wydaje się dosyć taką, że powiedzmy, chciałabym, żeby rzeczywiście tak ta rzeczywistość wyglądała w Polsce, tak, rzeczywistość kościoła katolickiego w Polsce. Jak powiedziałeś, to wydaje mi się, że jakby no, i ze spuścizną Jana Pawła II i z tym kontaktem historycznym, który mamy, z doświadczeniem komunizmu, takiego, zmiany w Kościele katolickim w Polsce na pewno przebiegają dużo, dużo, czy są trudniejsze, tak? I szczerze powiedziawszy, ja nie mam pomysłu, jak na tym poziomie strukturalnym tutaj w Kościoła hierarchicznego w Polsce można by temu zaradzić. Czy oczywiście można powiedzieć, że kościelne młyny mielą powoli, tylko że to jest trochę unik, tak? To znaczy, bo kościelne młyny mielą równie powoli, a rzeczywistość przyspiesza. I to jest jakiś kolosalny problem według mnie polskiego kościoła, bo o ile jeszcze kościół powszechny, zwłaszcza za pontyfikatu papieża Franciszka, powoli stara się nadrabiać i nadganiać i w miarę na bieżąco reagować na rozmaite wyzwania, czy sytuacje, czy kryzysy, no tyle polski kościół no, bardzo powolutku robi kroczek zawsze najpierw sprawdzając teren przed sobą. I to jest, no, to jest bardzo ważny problem o tyle, że polski kościół, który na samym początku, kiedy zaczęło się głośniej mówić o kryzysie migracyjnym czy kryzysie azylowym, jak wolą niektórzy, zaczął od dosyć odważnych deklaracji, tak? To znaczy to jest deklaracja arcybiskupa Wodeckiego, każda parafia przyjmie jedną rodzinę, czy powinna przyjąć i tak dalej, po czym bardzo szybko się z tego wszystkiego nie tyle oficjalnie wycofał, ile przestał o tym brzmieć, tak? To znaczy przestał o tym mówić i absolutnie przespał moment, w którym się odbywała dyskusja kluczowa i jakby walka o rząd dusz w sprawie przyjmowania uchodźców do Polski. I nawet teraz, gdy Kościół znowu próbuje coś powiedzieć na ten temat mocy, jakoś robi to wciąż opieszale, no to już trochę jest według mnie skazany na taką samą skuteczność, jak w swoim nauczaniu na temat antykoncepcji. To znaczy, wszyscy grzecznie tego wysłuchają, jedni się oburzą, co więcej, to może mieć dużo większe, jakieś takie ostrzejsze reakcje wzbudzić, zwłaszcza w niektórych środowiskach. A tak naprawdę każdy sobie po powrocie do domu uzna to, co uznawał dotąd. I to jest według mnie olbrzymi grzech zaniechania polskiego kościoła, który się wydarzył w ostatnim czasie i który się będzie polskiemu kościołowi jeszcze odbijał bardzo długo czkawką. Bo nagle się okazuje, że nie wiem, episkopat wydaje ci jego rada społeczna, nawet nie cały episkopat, ale wydaje dokument na temat patriotyzmu i nacjonalizmu, a środowiska nacjonalistyczne sobie go tłumaczą tak, żeby wytłumaczyć swoim członkom i zwolennikom, że w zasadzie to biskupi ich popierają. I to jest jakaś pełzająca schizma, na którą polscy biskupi według mnie nie umieją odpowiedzieć, boją się odpowiedzieć i boją się jasnego postawienia sprawy. Raczej będą to pojedynczy biskupie, jak nie wiem, ostatnio biskup Pieromy, tak, który powiedział, że kto nie przyjmuje uchodźców, w zasadzie rezygnuje z chrześcijaństwa. No ale te głosy były potrzebne 2 lata temu i w formie listu pasterskiego, a nie medialnych wypowiedzi pojedynczych biskupów. W związku z tym, i to oczywiście, że to jest tym bardziej smutne
w kraju, w którym jeszcze niedawno słyszeliśmy głos, nie wiem, księdza Ziemi, księdza Bozowskiego, biskupa Chrapka, nawet księdza Popiełuszki. Ja jestem bardzo ciekawy, kim byłby dzisiaj ksiądz Popiełuszko, ale to jest trochę na marginesie. A nawet prymasa Wyszyńskiego. No to jest to dzisiaj jakaś ta, w zasadzie abdykacja i no i kunktatorstwo chyba polskiego kościoła i polskich biskupów jest bardzo dojmujące. I oczywiście można mówić, że polscy biskupi próbują osiągnąć tyle, ile się da, no tylko, że póki ministrem spraw wewnętrznych jest Mariusz Błaszczak, to może trzeba przestać wierzyć w to, że coś się da w sprawie uchodźców, tylko zacząć przynajmniej apelować do sumień wiernych i budować alternatywną narrację, nawet jeżeli w Polsce z syryjskich rodzin, syryjskich, afgańskich, erytrejskich i tak dalej, w końcu go nie przyjmiemy. To kilka rzeczy pojawiło. I może najpierw do tego. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, to trzeba było walnąć pięścią w stuletniej przez, stawało się to elementem kampanii wyborczej. I to był ten moment, który przysłał Kościół na pewno, bo teraz można być męczennikiem korytarzy humanitarnych do końca świata i to jest bardzo ważne, że w ogóle episkopat to przegłosował na swoim spotkaniu. I ja co prawda pamiętam, słysząc o tym projekcie, no jego jeszcze w zalążku byłam przerażona, że to będzie wymówka, żeby nie przyjąć ich więcej i że spoczniemy na tych 600. I dzisiaj jakby przypominam sobie siebie przerażoną tą wizją, że spoczniemy na tych 600. Z pewnym rozbawieniem, ale naprawdę wydawało mi się, że wszyscy tego użyją jako ustrójstwa figowego i że jakby byli sprytni, to pewnie by tak zrobili, ale tak bardzo nie chcą tego uchodźców, że nawet tego nie chcą. Natomiast rzeczywiście to w tym momencie, kiedy to się stawało po prostu elementem kampanii nienawiści tak naprawdę i to widać świetnie badania społeczne, które pokazują, że w ciągu dwóch lat, 2014-16, poleciała nam po prostu nastroje antyislamskie do góry windą po prostu na 30 piętro, a za nimi pociągnął antysemityzm i wszystkie inne anty. Czyli jakby rzeczywistość nam się bardzo zmieniła na bardziej nienawistną, tak? Poziom ekspozycji, młodzi ludzie, ich kontakt z takimi wypowiedziami w internecie, to jest kolejny temat. I tak dalej, i tak dalej. Trzeba było wtedy naprawdę mówić stop. A nie udawać, że jesteśmy apolityczni, będziemy się mieszać, kampanię wyborczą, coś tam w ogóle nas nie dotyczy. Znaczy, jeżeli w ogóle mamy jakąś, instytucja ma mieć jakiekolwiek tutaj, wyścig sobie prawa do bycia autorytetem i głosem moralnym, no to jest ten moment. A teraz to jest właściwie śmieszne, że biskupi się czują dotknięci, że minister Błaszczak nie słucha. No nie słucha, tak? Uważa, że broni chrześcijańskiej tutaj tożsamości naszego kraju, nie wpuszczają słuchańców. Tutaj chrześcijanin, no przeciwko chrześcijanina staje w dyskusji o tym, czy jest chrześcijaństwo w kryzysie uchodźczym. Tylko jedno zdanie jeszcze powiem, bo bardzo ja lubię zdanie, które powiedział Wojtek Onyszkiewicz, jeden z współzałożycieli i później aktywnych działaczy Komitetu Obrony Robotników, który powiedział, że polska władza, i że trzeba to powiedzieć bardzo jasno, że polska władza, która uważa się za władzę katolicką czy chrześcijańską, broni Polskę przed Chrystusem we własnej osobie. Bo jeżeli wierzymy w to, że w każdym najmniejszym i w każdym potrzebującym jest Chrystus i nasza postawa wobec Niego jest probierzem naszego stosunku do Boga, to dokładnie tak to wygląda. Ja jeszcze chciałam dokończyć do tego, co Agnieszka mówiła, do tej naszej sytuacji polskiej kościelnej. I zawsze to są dwie rzeczy, bo jedna rzecz to jest jakby hierarchia i to jak blokuje, umożliwia dyskusję, jak sama się zachowuje. I tutaj można dużo powiedzieć, być może trzeba się dużo modlić w tej sprawie, nie? Może to jest to co mamy w ręku. Myślę sobie o tym dlatego, że rozmawiałam kiedyś z takim teologiem wenezuelskim, Rafaelem Lucianim, o sytuacji właśnie teologii latynoamerykańskiej, nie tylko wyzwolenia, ale też teologii ludu. I on powiedział, że jak oni się spotkali w Medellin, to nic to nie było tak, że to była jakaś grupa postępowych biskupów, którzy zamierzali wywrócić teologię do góry nogami i on naprawdę wierzy, że tam Duch Święty musiał zadziałać, bo to nic nie wskazywało na to, żeby oni się mieli tak bardzo przejąć, tak bardzo wczytać te znaki czasu, żeby wyczytać w nich coś takiego. Znaczy, że coś się wydarzyło na tej konferencji bardzo doniosłego między nimi, że wyszli z takim dokumentem, z jakim wyszli i to się potoczyło potem tak, jak się potoczyło, jeżeli chodzi o teologię. On był co do tego głęboko przekonany, więc może powinniśmy tutaj trzymać kciuki, że coś tutaj nam się wydarzy takiego. Ale też ja zawsze chcę nam przypominać, że nie powinniśmy mieć tak klienckiego stosunku, będąc Kościołem. To znaczy, to,
no okej, okay, no mamy biskupów, jakich mamy, tak? Ale biskupi wychodzą z kościoła, jaki mamy. I to my go tworzymy. Mamy tę teologię przejętą z kwestiami społecznymi czy światowymi kwestiami, taką jaką mamy, ale to my nie tłumaczymy tych książek, które publikują latynoamerykańscy teologowie. To nas to nie obchodzi de facto, tak? To my ich potem nie kupujemy. Znaczy, jakby to my potem nie uczymy tego na wykładach, to my o tym nie mówimy i nie piszemy w naszych gazetach, tak? Znaczy, jakby. No tak, znaczy, w sensie bardzo, bardzo lubię narzekać na episkopat, biskupów i księży. I to jest taki świetny temat na zawsze, na zabicie czasu, ale jest to najmniej konstruktywne zajęcie dla katolika z możliwych zajęć. I znowu Rafał też ostatni tutaj cytat z tej wciąż nie publikowanej, a może tutaj wciąż nie spisałam, jest taki, że on powiedział, że obowiązkiem katolika jest też interesować się właśnie tym, co się dzieje z katolikami wszędzie indziej, znaczy jakby mieć ten globalny horyzont. Myślę, że to jest nas jednak dużo i to jest globalna siła i my rzadko w ogóle o tym myślimy, czy że oprócz tego naszego kościoła jest jeszcze kościół globalny z różnym natłokiem myśli, które tam w nim jest i może po prostu ja taką metodę sobie stosuję w katolickim feminizmie, że no, nie specjalnie tutaj jest jakieś duże grono w Polsce, żeby z nim dyskutować, więc tworzę, jakby rozszerzam swój horyzont, tak? Sięgam sobie do moich koleżanek gdzie indziej. Tu mamy dyskusję, ale myślę, że w ten sposób można potem przenieść ją z powrotem na ten grunt i jakby też zyskać siłę i motywację, żeby ją przenosić. Więc bardzo myślę, że powinniśmy sobie zadawać pytanie, co możemy, gdzie jest jakaś przestrzeń do tego, a myślę, że znajdziemy. Jeszcze w sprawie po końcu chciałbym zobaczyć, że właśnie jest często pojawia ten argument, że nie przyjmą głosu po imieniu chrześcijaństwa, prawda? Bardzo często właśnie pojawia ten właśnie tego ordo caritatis, prawda? Że no, można faktycznie pomagać tym uchodźcom, no, ale najpierw pomóżmy naszym, nie? Mamy tutaj bezdomnych, mamy tutaj środy, prawda? I trzeba najpierw pomóc. A jak już nam pomożemy, czyli to pewnie nigdy, prawda? To im pomożemy tym spoza ojczyzny. No ale przy czym też zazwyczaj się okazuje, że no, zanim pomogę tym ubogim, tutaj, prawda, bezdomnym i tak dalej, to muszę najpierw pomóc swojej rodzinie. Więc to później się tak w zasadzie później kończy na tym, że tak naprawdę nikomu nie pomagajmy, bo w zasadzie najpierw pomóżmy sobie, muszę sobie zapewnić sobie swojej rodzinie, prawda? Później mamy pani zastanawiać się nad innym. No tak, no ten argument sordo caritatis, no to jest argument potężny wytrych, który tak naprawdę no nic nie mówi, bo z jednej strony to jest trywialne, nie? Że jeżeli mam rodzinę, to jestem za nią odpowiedzialny, a jak jestem sąsiadem, to jestem odpowiedzialny za rzeczywistość, w której mieszkam i tak dalej, i tak dalej. No tak jest, ale to, że jestem odpowiedzialny na tym poziomie, nie wyklucza, że odpowiadam też na przykład za nie wiem, czy moim powołaniem jest na przykład pomoc przemawiającą, pomoc w Bogu. Więc jakby to jedno absolutnie nie wyklucza drugiego i jakby ważenie tych priorytetów też nie, jest o tyle niedobre, że doprowadza do jakiejś takiej absolutnej, nieoperatywnej sytuacji. Nie? No bo ja nigdy nie będę mógł pomagać uchodźcom czy bezdomnym, no bo dopóki w domu nie będzie elegancko, nie? No niestety, no tak się nie da, nie? Natomiast co do drugiej rzeczy, tych problemów kościoła w Polsce, ja myślę, że tutaj Zuza zwróciła uwagę na coś bardzo, bardzo istotnego. To znaczy bardzo często jak się mówi kościół katolicki, to się myśli księża i biskupi, nie? A to jest fałsz. Znaczy kościół katolicki to są księża, biskupi i wierni kościoła katolickiego. I każda z tych stron powinna być sprawcza, a jeżeli nie jest sprawcza, to domagać się sprawczości. Nie? Więc to jest bardzo istotne. Na czym polega problem? Ja myślę, że problem, jeżeli chodzi o to, powiedzmy, relacje takie społeczno-polityczne, nie? Problem polega na tym, że w Polsce cały Kościół, i to wierni, i to osoby konsekrowane, czyli to duchowieństwo, i osoby niekonsekrowane, czyli powiedzmy zwykli, przeciętni wierni, no, polski Kościół był pod absolutnie przepotężnym wpływem w postaci Jana Pawła II. Znaczy Jan Paweł II to był autentycznie król Polski, nie? I był jedynym zwornikiem polskiego kościoła. I naprawdę, gdy Jan Paweł II przestał przyjeżdżać do Polski, bo go zabrakło, to polski kościół poszedł w rozsypkę. Znaczy nie było, biskupi nie potrafili prowadzić, nie myśleli o pracy duszpasterskiej, która mogłaby zrzeszać wiernych, wierni zaczęli odchodzić, biskupi myśleli, że ich pozycja polityczna jest taka silna, jak była w latach 90. Okazało się, że no już niestety nie. No i teraz mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jak się popatrzy na
no, na badania socjologiczne dotyczące jakiegoś tam profilu ideowego grupy takich najmłodszych, dorosłych Polaków, no to Polacy stają się coraz bardziej konserwatywni, coraz bardziej nastawieni na kult historii, coraz bardziej wolnorynkowi, co więcej, coraz mniej religijni. Czyli jakby biorą jakiś taki, powiedzmy, prawicowy pakiet i odłączają z niego ten aspekt religijny. No i tak to będzie postępowało, bo tej pracy duszpasterskiej się nie wykonało, a zatem no, trochę się tych wiernych wytraciło. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię episkopatu, to tutaj jakby też, no zawsze to są takie morowe pieśni, nie? Że tam ci biskupi tacy, a nie inni. No to jest poniekąd prawda, natomiast też kiedyś w dawnych czasach Radio Maryja specjalizowało się w tym, że przygotowywało sobie listy biskupów i przygotowywało sobie listę biskupów naszych biskupów, tam powiedzmy, no nie wiem, takich, z którymi nam, mówiąc nieco ode mnie, jest nie po drodze. No i fakty są takie, że no, ci ludzie się starzeją, prawda? I przychodzi nowa kadra. I ta kadra jakby... Ja już na przykład nie widzę takiej sytuacji, jaka miała miejsce kiedyś, to znaczy, że były faktycznie bardzo głębokie podziały na poziomie episkopatów. Znaczy jasne, oczywiście są, powiedzmy, biskupi bardziej skręceni w stronę prawicową, są biskupi, nie wiem, bardziej liberalni, nie wiem, tacy, którzy są bardziej przywiązani do Jana Pawła II i tacy, którzy są bardziej przywiązani do papieża Franciszka, no to zawsze będzie, nie? Natomiast to się będzie zmieniało i też nie możemy zapominać o tym, że polski kościół to nie jest jakiś kościół narodowy, tylko to jest element kościoła powszechnego, nie? Więc jak, znowu, tak jak mówi Zuza, to jest... należy patrzeć w tej szerokiej perspektywie, że jak się patrzy na nominacje kardynalskie papieża, no to postać kościoła katolickiego jako takiego będzie ulegać zmianie i niewątpliwie będzie to musiało mieć odbicie w polskim kontekście. Powiedzieliście o zaangażowaniu osób świeckich w kościele, tak? Czy w ogóle ludu wiernego. Ja myślę, że problem jest taki, że nie jest, że wierni są w jakiś sposób ustali, ale my jako osoby wierzące, leżące kościoła, też w jakimś kontekście dorastaliśmy, tak? W jakimś kontekście dorastaliśmy w wierze i skąd to czerpaliśmy, tak? Od księży, tak? Chodziliśmy, nie wiem, do jakiejś swojej podrzędnej parafii, nie wiem, tam w Krakowie, tylko do kościoła świętej Jadwigi w Białymstoku, tak? I, no, problem polega na tym, że wydaje mi się, że tutaj ta zmiana musi iść z dwóch stron, tylko tak, zmiana w hierarchii również jest ważna. Oczywiście ja wiem, że tutaj teraz narzekam na ten kościół hierarchiczny, ale prawda jest taka, że jak obudzić to zaangażowanie pośród wiernych, kiedy często nie czuje się tego, właśnie nie ma tego poczucia sprawczości. Jeszcze jeśli można, ja mam wrażenie, że jeśli mówimy o tej abdykacji Kościoła w Polsce od spraw społecznych, to też tak naprawdę nie jest okres ostatnich tutaj kilku lat, tylko w zasadzie ostatnich kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Wczoraj mieliśmy tutaj panel zatytułowany Blaski Cienie III Rzeczpospolitej, na którym mówiliśmy o tym, jak tutaj możliwe w okresie transformacji w tej III Rzeczpospolitej mieliśmy do czynienia, co tutaj w naszym kraju się działo. I w tym takim bardzo burzliwym okresie, w tym takim bardzo burzliwym czasie, ja nie pamiętam, żeby episkopat jakoś zbyt wyraźnie zabierał głos na temat tych spraw społecznych. Można powiedzieć, że czy episkopat, czy zwykli księża w czasie kazań, ja mógłbym sobie przypomnieć, podejrzewam, kilkadziesiąt kazań dotyczących różnych spraw obyczajowych, natomiast nie przypominam sobie tak naprawdę jakichś kazań dotyczących kwestii społecznych. To może zaskakiwać właśnie, że w takim czasie, w takim okresie te sprawy zostały porzucone. W kościele polskim, który no naprawdę ma bardzo, bardzo, bardzo tutaj znamienite tradycje, jeżeli chodzi o te kwestie społeczne, o tę myśl
społeczną. Jak popatrzymy, nie wiem, na okres II Rzeczpospolitej, to tutaj mamy do czynienia z całą gamą postaci, które tak naprawdę bardzo żywo reagowały na wszystko, co w tamtym czasie się działo, jak sięgnie się do pracy z tamtego okresu chociażby. A tutaj po 1989 roku zupełnie tego nie było widać. Tylko jeszcze dosłownie kilka zdań. Po pierwsze, całkowicie się zgadzam z wypowiedzią Rafałowej trochę. Po drugie, chciałem powiedzieć, że oczywiście Jan Paweł II był tutaj zwolennikiem polskiego katolicyzmu, ale też trzeba mówić głośno o jego fatalnej polityce kadrowej personalnej w Polsce, bo wszyscy ci biskupi, na których żeśmy wyrzekali przez ostatnie większość lat, którzy byli na stolicach różnych, metropolitami, to byli ludzie powołani przez Jana Pawła II, który absolutnie, będąc zwolennikiem polskiego kościoła, nie potrafił tym kościołem tak naprawdę kierować. No i rzeczywiście widzimy zmiany w episkopacie od czasów już pontyfikatu Benedykta XVI i teraz papieża Franciszka. To są inne nominacje, chociaż oczywiście jak nie muszą być w Krakowie, żeby mają przestrzelone, ale no też no ja mam trochę taką obawę, że dla polskiego kościoła, zanim ci młodzi biskupi, czy młodsi biskupi, zaczną odgrywać znaczącą rolę, to w którymś momencie w wielu sprawach może już być po prostu za późno. Tu akcenty chyba zakończymy i zostawimy dla was pytania. Cześć, ja jestem Krystyna Samolińska. I po pierwsze chciałam powiedzieć oczywiście, że w ogóle dla osób identyfikujących się z lewicą, również ja osobiście jestem wspólnie wierzącą, cała jakby ten nurt lewicy katolickiej czy lewicy chrześcijańskiej jest strasznie interesujący i strasznie jakby mam takie poczucie jakiejś bliskości ze względu na podobną jakby wrażliwość i traktowanie empatii i jako jakiejś nadrzędnej wartości. Natomiast mam pewien problem z tym, o czym mówiliście, to znaczy cały czas miałam wrażenie, zwłaszcza właśnie odnośnie polskiego kościoła, czy też hierarchów polskiego kościoła, bo rozdzielajmy to od wiernych, miałam wrażenie, że pada tutaj takie sformułowanie, że biskupi coś przegapili, że czegoś nie zauważyli, że się spóźnili, że nie wzięli udziału w jakimś życiu politycznym. Tymczasem Kościół katolicki w Polsce jest bardzo silnym podmiotem politycznym, prowadzącym ścisłą współpracę z obecnym rządem, który jest rządem rasistowskim i nacjonalistycznym. Ta współpraca jest ogromna, tak? To znaczy ona się wiąże z konkretnymi profitami finansowymi, ona się wiąże z, jakby to jest na co dzień widoczna. W tym samym jakby mówienia o tym, że Kościół nie miał dostatecznie dużo, czy nie ma dostatecznie dużo siły na to, żeby przepchnąć, czy jakby podkreślać kwestie choćby uchodźcze, czyli kwestie społeczne, że Kościół katolicki nie zabrał głosu w Polsce w zasadzie, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o zjawisko lichwy, tak, która jest bardzo w Polsce powszechna i legalna i ogromna i liczba obywateli pada i ofiarą, że nie zabrał stanowiska w sprawie reprywatyzacji. Mówienie, że jakby to wynika z tego, że nie miał jakby dostatecznie dużo siły czy okazji do zabrania głosu, czy nie zauważył, że może to podkreślić, no w tym samym czasie Kościół Polski wyznacza linię polityczną dotyczącą kwestii praw reprodukcyjnych, wyznacza linię polityczną dotyczącą sytuacji 2 milionów, czy jak różnie się liczy, nieheteroseksualnych obywateli, obywatelek polskich i wielu innych kwestiach, tak? To znaczy, to jest bardzo silny podmiot, który bardzo dużo mówi o tym, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce i mówienie o tym, że jakby nie miał wystarczającej mocy, żeby wprowadzić pewne postulaty do debaty publicznej, wydaje mi się nieprawdziwe, tak? To znaczy, gdyby Kościół Polski chciał, czy gdyby biskupi polscy chcieli wprowadzić temat uchodźczy, to by to zrobili, tak? To znaczy nie chcieli. Takie mam przekonanie. Nie mam poczucia, żebyśmy mówili tutaj, że polscy biskupi nie mieli mocy. No, abdykacja to nie jest, być może czasem jest wymuszana, ale w tym wypadku była dobrowolna, tak? Znaczy, w tym sensie oczywiście się z tobą zgadzam. I jakby też rozróżniałbym jednak różne rzeczy, tak? To znaczy inna jest dla mnie abdykacja z mówienia zabierania głosu w sprawie lichwy, reprywatyzacji, kształtu systemu emerytalnego i tak dalej. I to jest duży problem według mnie, który wynika z tego, że polscy biskupi, dla wielu z nich to nie jest ważne, a wielu z nich kompletnie nie ma nic do powiedzenia.
Tak, bo jakby formacja i edukacja idąca w tym kierunku jest szalenie szczątkowa. Przynajmniej w polskim kościele, tak jak tutaj padają przykłady, że w niektórych innych miejscach na świecie wygląda to inaczej. Ale według mnie jednak sytuacja w sprawie uchodźców jest inna. Znaczy Kościół abdykował z wprowadzenia tego stałą mocą do debaty publicznej, to prawda. Nie wysłał na przykład listu pasterskiego do wszystkich swoich wiernych. I ja absolutnie nie uważam, że to było coś, czego w polskiej biskupii nie byli w stanie zrobić, no bo to jest po prostu ich kompetencja. Ale szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że polscy biskupi mieli siłę, żeby przekonać Mariusza Błaszczaka i Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło do przyjęcia uchodźców w Polsce. Ja uważam, że polski rząd obecnie traktuje Kościół, i żeby była jasność, Kościół sam się w to wpakował i sam sobie na to pozwolił i sam ma w tym udział, ale że polski rząd traktuje Kościół niezwykle tak naprawdę instrumentalnie i siła polskiego Kościoła w polskim życiu publicznym, w sprawach, których mówi innym głosem niż prawica polityczna, jest bardzo przeceniana. To znaczy, że tam, gdzie Kościół mówi tym samym głosem, co prawica, to oczywiście odgrywa swoją rolę polityczną i jest wykorzystywany również przez polityków i daje się wykorzystywać i również wykorzystuje polityków, żeby była jasność. Nie robię tutaj z Kościoła polskiego instytucjonalnego czy hierarchicznego ofiary, broń Boże. Ale tam, gdzie polscy biskupi próbują iść w poprzek, czy interesom politycznym, czy ideologii rasistowskiej, czy nacjonalistycznej rządzących w Polsce, tam są po prostu absolutnie ignorowani. Tak? To znaczy, ja wiem o polskich absolutnie najwyższych, topowych hierarchach, którzy chodzili po prośbie do Mariusza Błaszczaka, się wbijali do jego gabinetu i słyszeli coś, co można skrócić do spadek. Tak? Znaczy, generalnie słyszeli absolutny brak zrozumienia i tak. Więc jakby te kwestie bym rozdzielał, bo to jest według mnie trochę co innego, choć wciąż uważam, że polski Kościół oczywiście nie zaangażował wszystkich swoich środków, które mógł w sprawie tego, żeby w debacie publicznej inaczej się mówiło o kryzysie migracyjnym, uchodźczym czy azylowym, bo mógł zrobić więcej. Ale wciąż moja teza jest taka, Mariusz Błaszczak by się nie udał. Właściwie miałam powiedzieć, że się nie do końca z tym zgadzam, powiedzieć to ostatnie zdanie, z którym się bardziej już zgadzam. Trochę się czułam wywołana, bo to ja mówiłam o przespaniu momentu, ale też wydaje mi się, że to jak siedzimy, nie mamy wątpliwości, że Kościół jest, jakby współpracuje i czerpie profity z tego, że prawica jest u władzy. Jest siłą polityczną i w tym sensie. No w tym sensie nie, znaczy ja bym na to powiedziałam, że mnie to dosyć bawi i nawet uważam, że to jest dobra lekcja dla biskupów, że chodzą do Mariusza Błaszczaka, a on ma ich gdzieś. Znaczy, że może w końcu zrozumieją, jak to funkcjonuje, jak bardzo są używani, ale dają się wciąż używać i nie dalej niż chwilę dni temu również katolicy profesorowie podżerowali absurdalną konferencję w Toruniu na temat ochrony środowiska, a właściwie jej nieochrony. Jeszcze wciskając wszystkim, że to jest w ogóle zgodne z nauczeniem papieża Laudato Si. I właściwie to uważam, że biskup odpowiedzialny za katolicką naukę w Polsce powinien powiedzieć, że wyprostować to publicznie, że tak nie jest. Tak? Znaczy jakby w tym sensie jest mnóstwo takich obszarów, w których abdykujemy, oddajemy front i też jest taki aspekt, no, trochę money speaking. Tak? Znaczy, tak samo jak można się zastanawiać, dlaczego Stanach Zjednoczonych katolickie szkół biznes-kurs promują takie, a nie inne modele ekonomiczne z kompletnie wbrew nauczeniu społecznemu Kościoła, bo są na przykład dotowane przez firmy naftowe i ich największymi donorami tych diecezji czy tych szkół są donorzy, którzy po prostu czerpią pieniądze. Znaczy, te pieniądze jednak sterują też myślą, tak? Od tego nie uciekajmy. W tym przypadku świata polskiego, w którym donor prywatny niekoniecznie jest kluczowym donorem, a to donor państwowy, czy donator się, tak? Polski prawnie. Czyli donator państwowy, to są te pieniądze, po które wszyscy przychodzą, tak? Pozarządowi czy nie pozarządowi, to ten donator państwowy też steruje Kościołem, ponieważ Kościół przychodzi z kubeczkiem i prosi, tak? I dostaje. To znaczy, i to widzimy teraz na dużą skalę przy prawicowym rządzie. Dopiero co były wyniki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z dyplomacją publiczną, powietrza zakony, ksiądz Rydzyk na pierwszym miejscu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli to rzeczywiście tak jest, że gdyby Kościół chciał naprawdę powiedzieć, nie będziemy, obrażamy się na to, jak nie chcecie przyjąć uchodźców, to powinien powiedzieć, że dziękujemy też za wasze pieniądze. I nie, jakby,
zwłaszcza za te, które dostajemy ekstra, ponieważ jesteście u władzy, bo nigdy ich nie dostawaliśmy w tych konkursach i w tych branżach i w tych ministerstwach, więc tutaj rzeczywiście takie polityczne powiedzenie nie, nie podoba nam się, to jest szalenie słabiutkie i to dobrze, że czują, że inne się nie to na odciska, to rzeczywiście jest jeszcze mało jest tego sprzeciwu, a to też wynika z tego, że jeżeli mamy u władzy partie takie, jakie mamy i tak społeczeństwo zagłosowało, skupi nie są nie z tego społeczeństwa i oni też nie są jednomyślni, jeżeli chodzi o kwestię uchodźców. To przeszło na episkopacie, ale nie ukrywajmy, że wszyscy tam po prostu szukują miejsca dla uchodźców w swoich decyzjach. No i to jest wszystko po prostu, możemy się przykleić do tego, że biskupi są na altarze, ale to jest jakoś tam wątła zgoda, tak? Pewnie gdzieś głębiej jakby pokochać. Jeszcze można. Ja naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że no, ta siła polityczna jest trochę przeceniana. I jeżeli teraz jest siła polityczna, to jestem prawie że pewien, że będzie coraz to mniejsza. Z bardzo podstawowego względu. To znaczy ludzie uciekają kościołowi. Nie? I no, przykład uchodźców tutaj jest szczególnie taki ilustratywny. Nie? W chwili obecnej politycy absolutnie wszystkich partii, prócz partii Razem, budują swoją agendę na niechęci Polaków względem muzułmanów, względem migrantów. Nie? Wszyscy, jak jeden mąż. To jest, robią to dlatego, żeby sobie przypodobać sobie ten elektorat. No bo jest społeczna niechęć, aha, dobra, trzeba tak budować przekaz. I w tym sensie Kościół, jeżeli chodzi na przykład o partię rządzącą, jest bardzo instrumentalnie traktowany. Znaczy właściwie ta opinia Kościoła na temat uchodźców w ogóle nie ma najmniejszego wpływu. Ponownie, nie? Sprawa nacjonalistów komunikatu biskupów na temat nacjonalizmu. Różnice nacjonalizmu, patriotyzmu, no to znowu... To są listy tylko. No, to są słowa, słowa. Tak, ale ono... Tak się właśnie... No tak, ale jakby to nie ma żadnego oddziaływania na płaszczyznę społeczną, nie? Znaczy jakby Kościół wyraził stanowisko, które jest, no, nie wiem, porządne, nie? Ale na ludzi to nie wpływa. Nie? Ludzie mają inaczej poustawione głowy. Artur Barbara Kapturkiewicz z grupy Wiara i Tęcza. No myślę, że tutaj jaki kościół hierarchiczny jest, to wszyscy wiemy i wszystko już zostało powiedziane. Natomiast co zrobić, żeby upodmiotowić tych katolików, tych chrześcijan, którzy jeszcze w kościele są i chcą nim być, żeby chcieli po prostu być aktywni i od domu tą inicjatywę jakby, no może nie tyle przejąć, ale żeby ona szła od dołu i gdzieś tam później spotkała się z tą lepszą inicjatywą od góry. I tematów jest tutaj takie mnóstwo, począwszy od uchodźców, począwszy od bezdomnych, gdzie jakby tematy nie są w ogóle kontrowersyjne, po choćby temat Zuzy, tego feminizmu, gdzie mówisz, że w sumie no to masz z kim rozmawiać, ale za granicą, przy czym to jest poziom jakby teologiczny. Ale pytanie brzmi, co zrobić, żeby te zwykłe kobiety, katoliczki, zainteresowały się, zechciały się spotykać, rozmawiać z poziomu zwykłych kobiet i tworzyć kręgi rozmów, zapraszać teolożki, czegoś się dowiedzieć, potem napisać list jeden czy drugi do biskupów, ale z pozycji tych zwykłych kobiet i tak w wielu, wielu innych tematach. Po prostu jest nam potrzebny mądrzejszym wydaniem niż był zrobiony na Zachodzie ruch My Jesteśmy Kościołem. I teraz po prostu myślmy wszyscy, jak to zrobić. Ja, że tak powiem, z Wiary i Tęczy mamy pewne swoje doświadczenia, którymi możemy się podzielić, żeby inicjatywy w innych tematach również pomóżkowały. Dziękuję. Jak zacząłeś zadawać pytanie, to
to miałam powiedzieć to, co zawsze mówię zresztą o wierze i tęczy, czyli jesteście najlepszym przypadkiem, najlepszym przykładem, jak się to robi. Że zakłada się własne komitety, tak? Cytując klasyka. Bo inaczej się tego nie da zrobić. No, trzeba się po prostu organizować od dołu i też taki, myślę, że jak inaczej pokazuje w fajny sposób, bo wszyscy możemy sobie ponarzekać, ale żeby się skupili wobec tego tematu, który w kościele jest taki mocno decydencki, a można się skupić, można sobie coś dać i jednocześnie stać się grupą nacisku, tak? Więc rzeczywiście, jakby ktoś chciał, to jest fajny model, a jakby w tematach kobiece robią dokładnie to samo. Znaczy też to nie jest też tak, że nie ma z kim ze sobą nie rozmawiać, też zaczynamy się spotykać i rozmawiać i być ze sobą i może coś z tego wyjdzie, tak samo jak myślę, że wam za to przyjaciół też wychodzić, więc to jest moment dla innych. Nie wiem, czy to jest już moment, czy polscy katolicy są gotowi już na jeden wspólny ruch, my jesteśmy gościem na jakiś wspólny ustalenie listy, bo to jest zawsze ten problem, jak się zaczyna mówić o tym, jakie będą sprawy tutaj, prawda, w projektowie, to się zaczynają wszyscy spierać i można wychwalić się najpierw, zanim wszyscy się dogadają. To jest kłopot takich ruchów wolnych też często. Ale w ogóle mamy mało wprawy wyorganizowane, wszyscy tutaj. Ważne jest zaangażowanie jako takie, czy oczywiście społeczne, tak, czyli to dolne, ale nawet to, czego się może często obawiamy, zaangażowanie polityczne. I tak jak robi to na przykład partia rządząca ze swoim też wyobrażeniem katolicyzmu chrześcijaństwa, tak jako katolicy chrześcijanie również możemy robić to Ja może troszeczkę tytułem uzupełnienia. Jestem człowiekiem zupełnie niezwiązanym z Kościołem, nie znam jakby go od środka, natomiast bardzo ciekawą historię o tym, jak polski Kościół w dużej mierze abdykował ze spraw społecznych, czy przynajmniej części jego. Powiedział mi kolega, który tutaj notabene wczoraj był, ale musiał na komunię córki dzisiaj, znaczy wczoraj w nocy jechać. To jest człowiek, który był związany ze środowiskiem duszpasterstw ludzi pracy w czasach schyłkowej komuny w latach 80., prawda, kiedy Kościół bardzo wspierał opozycję. No i to jest człowiek, który jest katolikiem, ale takim bardzo zorientowanym społecznie na sprawy pracownicze, na sprawy, prawda, socjalne. I opowiadał mi kilka razy, jakim dla niego właśnie przeżyciem takim smutnym, bardzo takim, no, dającym mu po głowie, tym jego ideałom, jego przeżyciom wcześniejszym, było to właśnie, to on się z tymi księżmi, czy z jakimiś innymi ludźmi Kościoła stykały już w III RP, kiedy właśnie, prawda, padały całe fabryki, całe regiony przemysłowe i tak dalej, a ci dawni księża prorobotniczy, propracowniczy, prospołeczni mówili językiem po prostu na tych spotkaniach już w III RP, mówili językiem liberalizmu ekonomicznego, ślepej wiary w to, że ten nowy system gospodarczy jest świetny, że jeśli ma jakieś wady, to bardzo niewielkie, że jest dużo lepszy niż to, co było. Także no, dla niego właśnie takim strasznym rozczarowaniem to było. Też wpisuje to, co mówił Rafał, że było na przykład, nie wiem, kilkadziesiąt, prawda, stanowisk w sprawach obyczajowych, kulturowych, a bardzo mało mówiono o sprawach społecznych. Natomiast troszeczkę powiem też coś na obronę tego Kościoła, z którym nie jestem związany. My oczywiście mamy idealistyczne założenie, że jakieś grupy liderów opinii, liderów, nie wiem, osób kształtujących debatę, sumienia, że wskażą słuszny kierunek, że będą po prostu lepsze od całej reszty, powiedzą, no słuchajcie, wy w coś wierzycie, ale to jest błędne, my wam pokażemy lepszy kierunek. Uważam, że to jest troszeczkę też takie zrzucanie z nas samych odpowiedzialności. Skoro w Polsce na przykład wszyscy wierzyli, czy prawie wszyscy wierzyli w liberalizm gospodarczy, to nie oczekujmy, że ten Kościół nagle będzie po prostu zupełnie impregnowany na cały klimat kulturowy społeczny. Jeśli liberalizm gospodarczy, poparcie planu Balcerowicza uwierzył Jacek Kuroń, człowiek z solidną podbudową lewicową, marksowską. Jeśli mnóstwo ludzi wrażliwych społecznie dało się na to wszystko nabrać, no to też nie oczekujmy, prawda, że Kościół to będzie po prostu jakoś zupełnie odizolowany od klimatu społecznego, od opinii innych autorytetów, innych środowisk. To po prostu mnóstwo, nie tylko Kościół, ale mnóstwo środowisk, łącznie z lewicowymi, z wrażliwymi po prostu w Polsce, w wielu sprawach zawiodło i to nie jest tylko tak, że Kościół, prawda, popełnił błąd, a wszyscy inni byli wspaniali. Wydaje mi się, że
że to jest jednak taka konwergencja, czy my oczekujemy, że liderzy powiedzą coś mądrego i wskażą kierunek, ale jednocześnie liderzy też są w pewnym sensie zakładnikiem nas samych, naszych postaw, klimatu społecznego. To też dotyczy uchodźców. No, jeśli to nie jest tak, że Kościół narzucił błędne stanowisko, czy niedobre, niewłaściwe społeczeństwo w sprawie uchodźców, że to Kościół jest czynnikiem sprawy. Nieprawda, to jest dokładnie odwrotnie. Po prostu Polacy mają z takich czy innych względów takie, a nie inne stanowisko w sprawie uchodźców i Kościół jest najwyżej konformistyczny po prostu. Być może za cicho mówi, że powinno być inaczej, ale Kościół ma przeciwko sobie też ogromną część społeczeństwa i to jest efekt wielu zaniedbań, nie tylko Kościoła, ale też nas wszystkich w takim czy innym stopniu po prostu ileś rzeczy po prostu spartoliliśmy. Trzeba sobie też to powiedzieć i stanąć twarzą twarz z tym problemem. Też wszyscy zrobiliśmy pewnie w wielu sprawach za mało. Dziękuję. Ja się chciałem absolutnie z Tobą, Radek, zgodzić i tylko uzupełnić o tyle, że być może tutaj akurat hierarchiczność Kościoła jest jakąś iskierką nadziei. W tym sensie, że przykład, który obecnie idzie z Watykanu, idące za tym przynajmniej część decyzji personalnych, no, w dłuższej perspektywie musi mieć jakiś wpływ również na Kościół w Polsce. Jakkolwiek polski Kościół może czasami chciałby być alternatywą dla Kościoła powszechnego, to kiedyś zostanie na nim wymuszona taka czy inna reforma. Więc być może rzeczywiście Kościół przy wszystkich swoich wielkich słabościach i wadach ma jeszcze jakąkolwiek szansę na to, żeby być miejscem, w którym ta solidarność społeczna się będzie budować. A co do pierwszej części Twojej wypowiedzi, to ja wracam do swojego zupełnie oczywiście oderwanego od rzeczywistości pytania, a kim byłby dzisiaj ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tak? No to jest dokładnie o to chodzi. Ja też bardzo dziękuję za ten ostatni głos. No tak, to znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy sobie robić taką właśnie listę grzechów polskiego Kościoła, no to niewątpliwie jest to, jednym z naczelnych będzie ta milcząca zgoda, albo nawet nie milcząca zgoda na liberalizm w latach 90. I to ma też swoje przyczyny. Ja bardzo dobrze pamiętam, tutaj też odbywającą się w Ogniwie dyskusję taką premierową, związaną z nowym otwarciem nowych peryferii. I wtedy jednym z gości w panelu był Paweł Brawo, który no, wspominał, że no, to były takie czasy, że prawda, politycy odpowiedzialni za transformację jeździli do papieża, do Castel Gandolfo, a w Castel Gandolfo był też Michael Nowak i Richard Neuhaus. I oni opowiadali, jak to super zrobili z Reaganem reformy, jak się wszystko udało, że to jest naprawdę idealny model. Nie da się lepiej. I ja wiem, że to wszystko pobrzmiewa jak trochę takie historie, prawda, paraspiskowe, ale nie ukrywajmy, że Michael Nowak i Richard Neuhaus to są, i George Weigel to są osoby odpowiedzialne za treść encykliki papieża Centesimus Annus, za instalowanie w Polsce, nie wiem, Instytutu Tertio Millenio i tak dalej. Także, jeżeli polscy politycy nasiągali takimi treściami, pod auspicjami spotkań dyskusyjnych w Letnim Pałacu Papieskim, no to trudno, żeby potem jakieś głosy protestu się ukazywały, nie? No bo w sumie papież napisał, no kapitalizm to nie jest taki zły, nie? Jak się popatrzy na całą katolicką naukę społeczną, to jest to głos jednak wyjątkowy w panoramie rozmaitych encyklik i no, niepowtarzalny. No nie dziwota, jeżeli tacy autorzy, czy współautorzy za tą encykliką stali. Także no, z jednej strony mówimy tutaj o poziomie doktrynalnym, a z drugiej strony mówimy o poziomie realiów politycznych, gdzie wpływy jakiegoś tam nurtu intelektualnego no, były tak szerokie, że no właśnie, nawet marksista Kuronia na pozycje liberalne przeciągnęły. Także to jest potężne niedopuszczenie i dlatego towarzyszy mi bardzo optymistyczna, ale głęboka wiara w to, że tutaj ta sprawczość wiernych, którzy zdają sobie z tego sprawę, powinna być coraz większa, a zwłaszcza ci wierni powinni mieć jakby świadomość tego. I dlatego, nie wiem, głośno mówić, angażować się społecznie, angażować się politycznie, pisać, tak, aby ten głos społeczny Kościoła coraz mocniej wybrzmiewał. No to teraz nawet jest najwyższy czas, żeby kończyć debatę z koncertem. Dziękuję bardzo. I Rokowcom i Szanowni.